Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 28 kwietnia 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny już odcinek Nurdis Triggered Live. Dzisiaj kontynuujemy rozmowy o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Ale zanim porozmawiamy na temat tych dwóch bardzo ciekawych dziedzin medycyny, pozwolicie Państwo, że pozdrowię wszystkich naszych widzów i słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami oraz tych wszystkich, którzy byli z nami w ostatnim czasie, szczególnie podczas ostatniej rozmowy o ratownictwie i medycynie w miniony poniedziałek. Audycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i przyniosła wiele ciekawych przemyśleń i na pewno nadała nowych tematów do rozmowy i dyskusji. Z pewnością będziemy dzisiaj do tego spotkania wracać jako kontynuacja naszego spotkania. Drodzy Państwo, oczywiście bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy udostępniają informacje o naszych wydarzeniach na swoich social mediach i fajnie jest, kiedy udostępniacie na przykład w ten sposób nasze dzisiejsze spotkanie. Pod ekranem można użyć przycisku udostępnij i to oczywiście pojawi się w tych miejscach, gdzie tylko sobie tego życzycie. Dziękuję osobom, które subskrybują nasz kanał na YouTubie. Dziękujemy również słuchaczom, którzy są z nami na platformie Spotify. Tak więc jest mi niezmiernie miło, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, ze spotkania w Nurdis Triggered Live na kolejne, coraz więcej osób decyduje się na to, żeby spędzić z nami popołudnie bądź wczesny wieczór. Ale drodzy Państwo, przechodzimy już do konkretów. Dzisiaj w rozmowie na tematy ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej zaprosiliśmy ekipę ratunkowej z Roztoki. Zespół, który od pewnego już czasu realizuje aspekty dydaktyczne i naukowe w bardzo wyjątkowych okolicznościach przyrody, dzięki zarówno swojej zapleczowi zespołu, jaki posiada, kompetencji i umiejętności w tej dziedzinie. Jakie to są usługi, co oferują, z jaką ofertą do nas wychodzą i z jakie możliwości docierania do jeszcze większej liczby widzów czy odbiorców, przepraszam bardzo, już konkretnie pracujących w zawodach medycznych mają, to zapytamy niewątpliwie. Ale tych tematów dzisiaj będzie bardzo dużo, bo jak wiemy, ratownictwo medyczne i medycyna ratunkowa są bardzo, bardzo szerokie. Tak więc, drodzy Państwo, zapraszamy pierwszą osobę, która już dzisiaj z nami. Jest z nami pan Przemysław Gancarczyk. Witam Ciebie, Przemku. Dzień dobry Jacku, dzień dobry Państwu. Przemek Gancarczyk, ratunkowo w Roztoce. Kłaniam się. Czysto techniczne pytanie. Słyszymy się? Ok, widzimy się jak należy? Tak, ja Cię słyszę, Jacek. Tak, fajnie, świetnie. Dobrze Cię widzieć. Bardzo dziękuję, że znalazłeś dzisiaj czas do tego, żebyśmy się dzisiaj mogli tutaj pojawić. Pozwolisz, że wywołam kolejną osobę, która jest już dzisiaj z nami. Uwaga, czas start. Wędrujemy do naszego Karola. Karol Szwej, witam Ciebie, Karolu. Witam Was serdecznie. Karol Szwej, ratunkowo w Roztoce. Kłaniam się. Piękny ten gabinet tam jest. Te czerwono-różowe rolety zewnętrzne są po prostu, Karol, niesamowite. Zdjęcie, dobrze, że zrobiłeś zdjęcie dla mamy. Absolutnie. Pozdrawiamy również Twoją mamę. No i z nami jest para Państwa Ubych, których bardzo serdecznie już witamy. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Cześć. Adam. Cześć. Witamy serdecznie. Karolina. Cześć, to rodzina Ubych w domu. Rodzina Ubychów. Wiemy, Państwa. Tak. Wiemy, że będzie nalot dwóch chłopców i czekamy na ten nalot, bo chłopaki są niesamowici, mamy ogromną ochotę ich poznać. Bardzo dziękuję, że udało się Wam dzisiaj tak poustawiać swoje obowiązki zawodowe. Tutaj widzimy, Karol jeszcze się nie ogarnął po dyżurze, jeszcze w pięknym kitlu. Czy jesteś na dyżurze? Jeszcze jestem na dyżurze do 19:00. I zostanę pewnie jeszcze do końca naszego spotkania i dopiero zbierę się do domu. Tak więc bardzo dziękuję, że po całym dniu udało Ci się usiąść wygodnie i z nami porozmawiać. Cześć kolego, a Ty jak masz na imię? To był Radek. Tak, i to był Radek. Radek się jeszcze pewnie pojawi. No i drodzy Państwo, powiedzcie mi, to już wiemy, gdzie jest Karol, wiemy, że jesteśmy u rezydencji Państwa Ubychów, a gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o Przemka? Przemku, gdzie mieszkasz? W jakiej miejscowości? Jura Krakowsko-Częstochowska. Pięknie. No to takie tereny. A Ty, Karol, skały są za domem. Okej, okay. A Ty, Karol, na co dzień, znaczy w tym momencie gdzie jesteś? Jaka to część Polski? W tej chwili jestem w Krakowie, w szpitalu uniwersyteckim, na dyżurze.
Fajnie, ekstra. Dzisiaj słuchałem w Onet rano rozmowy z panem dyrektorem, który bardzo was chwalił, personel medyczny. Bardzo się miło tego słuchało, naprawdę. Jeszcze nie słuchałem, ale jak będę miał chwilę, na pewno zaglądnę, gdzieś znajdę i posłucham. Świetnie. A państwo Ubych? Beskidy, okolice Bielska Białej. Okej, świetnie. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami, przede wszystkim wy, drodzy zaproszeni goście, ale też wszyscy widzowie i słuchacze. Są już u nas osoby w naszej tutaj naszym pokoju rozmów, mógłbym tak powiedzieć, które się w tym momencie już pojawiły. Za chwilkę do państwa będziemy wracać. Oczywiście witamy już tak bardzo oficjalnie wszystkich naszych gości w Nuris Triggered Live. Fajnie, bardzo fajnie. Lubię takie spotkania duże, kiedy jest wiele osób i bardzo się cieszę, że dzisiaj w tych naszych gorących rozmowach o ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej takim wentylem bezpieczeństwa będzie osoba Karoliny. Cieszę się bardzo. Oby, zostałam wywołana, rozumiem, jako psycholog, tak? No trochę jako tak. Jako rodzynek, jedyna kobieta. No trochę tak, ale jak już dobrze, jak już tak padło na ciebie, no to proszę bardzo mi powiedzieć, tak już przywołam do tablicy, każdy z was niech powie, czym się zajmuje w tej ratunkowej w Roztoce. To ty już powiedziałaś, jesteś psycholożką czy psychologiem, jaka forma bardziej tobie odpowiada? Wiesz co, ja generalnie, jak tam komu pasuje, to niech mu do mnie mówi, jak komuś pasuje psycholożka, jak komuś pasuje psycholog, to jest okej. Raczej chcę, żeby wszyscy mówili mi po imieniu po prostu, bo tak naprawdę jestem Karoliną, która spina w Roztoce taką organizację administracyjną, kontakt z kursantami, zawsze można do mnie zadzwonić, można ze mną pogadać o różnych rzeczach, o takich organizacyjnych, dotyczących na przykład tego, jak się rejestrujemy, jak śpimy, co jemy i w ogóle różne tam takie, jak to ostatnio ktoś nazwał na kursie fajnie, Tomek Sanak powiedział, że zajmuje się białą taktyką, więc niech tak będzie. I trochę czasem zajmuję się dogadywaniem się nas wszystkich pomiędzy nami, ale to rzadko, bo staram się raczej nie być stroną. I tyle. To jest to chyba super. Najważniejsze. Karolina fajnie. Bardzo pięknie zajmuje się mediacją. Tak, o właśnie. A Adam Ubych, czym się zajmuje w ratunkowej w Roztoce? Wiesz co, ja tak naprawdę spinam przed wszystkimi kursami, planując je, te wszystkie koncepcje gdzieś tam, które napływają. Ja od razu powiem, że to nie jest pomysł jednej osoby czy nas czterech, tylko myślę, w tym dzisiejszym spotkaniu o tym opowiemy, nas jest dużo, dużo więcej. Mamy wielu sympatyków, którzy gdzieś tam nas wspierają, więc ja jakby staram się spinać te wszystkie koncepcje przed szkoleniami. No to fantastycznie. Planować te szkolenia, które oczywiście, tak mówię, nie wszystkie są moim oczywiście pomysłem autorskim. Okej, okay. A czym się zajmuje Karol Szwej w ratunkowej? To ja się zajmuję logistyką tego sprzętu i tego, co tam musimy dostarczyć, ewentualnie zebrać przed szkoleniami. I tak naprawdę dograniem tego też na miejscu, żeby to wszystko polało i żebyśmy mogli prowadzić na spokojnie te kursy. No i gdyby coś trzeba było na szybko zorganizować, kiedy by czegoś brakło, no to też staram się jakoś rozwiązać ten problem, ewentualnie w inny sposób zapobiec tragedii. No tak, natychmiastowe działanie. No a powiem, a czym się zajmuje Przemysław Gancarczyk, jeśli chodzi o ratunkową w Roztoce? I to jest ten moment, gdzie należy to podkreślić, że jesteś liderem tego zespołu. Jestem liderem tego zespołu, jestem formalnym szefem ratunkowej w Roztoce, chociaż muszę to podkreślić, że bardzo często dochodzi do takiego typowo trzecioświatowego puczu i na moment zdarza się, że tracę to liderowanie, ale to jest naturalna forma, którą przyjęliśmy w zespole, który reaguje dość szybko na zmiany, i jeżeli istnieje konieczność tego, że muszę się wycofać, bo na przykład Adam czy Karol, czy Karolina mają lepsze pomysły, no to robię. Znaczy, to jest koncepcja trochę takiego zespołu urazowego, gdzie jeżeli lider traci tą świadomość sytuacyjną, no to pozbawia się go przywództwa, co się wielokrotnie zdarzało już w naszej historii. A ile razy już byłeś prawie zrzucony z
z takiej jakiejś skarpy w górach, a w ostatnim momencie Karolina ciebie łapała i mówiła: nie, nie, jeszcze go nie zrzucajcie, chłopaki, jeszcze dajmy mu szansę. Ile razy już tak było, powiedz szczerze? Gdzieś przypominam sobie dwie sytuacje, w której właściwie na krótką chwilę odebrano mi to liderowanie i właśnie pojawił się ten komunikat, to jest czerwony alert, utraciłeś, Przemku, świadomość sytuacyjną. Nie traktuję tego absolutnie jako jakby zagrożenie dla swojej osoby, dlatego że no, działamy jako zespół. Mam tą świadomość, że działamy jako zespół. Powiedz mi proszę, czy cieszysz się, że na swoim pokładzie masz psychologa w zespole, i który jest zarówno psychologiem i ratownikiem i ogarnia medyczny świat, ale też ma taką równoważnie? Czy to pomaga, czy raczej przeszkadza? Bardzo. Ja się cieszę, jeżeli w zespole, ale też w naszych kursach pojawiają się osoby, które myślą interdyscyplinarnie. I bardzo, zresztą koncepcja Roztoki pojawiła się jako taka koncepcja interdyscyplinarna, gdzie jakby różne światy mogą być spinane, i nie chciałem wyłącznie zamykać się w pomyśle tego projektu w tym wąskim, bardzo ratowniczym świecie, który, no, gdzie ten horyzont jest dość nisko usadowiony i fajnie zobaczyć coś dalej. Ja wyznaję taką zasadę, że między innymi zaprosiłem do tego do współpracy już na początkowym etapie na przykład Tomka Lema i Marcina Gałciewicza, gdzie Marcin na przykład jest filozofem. Tak? On jest po 5-letnich studiach magisterskich z filozofii, gdzie znajdujemy swój wspólny język, ponieważ jakby moim pierwotnym wykształceniem, zanim pojawiło się ratownictwo, jest taki dość niepopularny kierunek, kulturoznawstwo, na specjalizacji właśnie antropologii literatury. No i gdzieś z tym, to była pozycja wyjściowa, tak? Końcem lat 90. do tego, żeby gdzieś potem przejść do tej medycyny. Zawodowo związany jesteś z pogotowiem ratunkowym w Chrzanowie, jesteś również wykładowcą w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim. Jak piszesz w swoim bio na waszej stronie internetowej, byłeś uczestnikiem wielokrotnym Mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym, a jeszcze tutaj podkreślę to, co zostało napisane, w projekcie skupionym na wieloprofilowym podejściu do medycyny ratunkowej, opartym nie tylko na aspekty kliniczne pacjenta, ale także na profesjonalnym przepływie informacji w sytuacjach kryzysowych. Tak więc w tym momencie wydaje mi się, że należycie przedstawiliśmy twoją osobę w naszym spotkaniu. Czy Dziękuję. Jesteś usatysfakcjonowany? Fajnie. No to teraz wędrujemy szybko wędrujemy do Karola. Karol, a ty powiedz coś więcej o swojej karierze zawodowej, bo ty jesteś trochę tak dwa w jednym, prawda? Tak, z pierwszego zawodu jestem ratownikiem i od niedawna też jestem pielęgniarzem. Pracuję na oddziale ratunkowym i na intensywnej terapii, na zespole wczesnego reagowania w szpitalu uniwersyteckim. Mhm. Oprócz tego aktywnie staram się prowadzić swój dom z dzieciakami i z rodziną. I staram się aktywnie udzielać się oczywiście w ratunkowej w Roztoce, jak i gdzieś tam w ramach naszych kursów i seminarów. I szkoleń. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, staram się też na bieżąco być z tym, co my robimy, z tym, co się dzieje oczywiście wokół nas, z tym, co się dzieje przede wszystkim w medycynie, w ratownictwie, tak żeby nie być zaskoczonym jakimiś nowinkami, ale żeby zawsze coś wiedzieć. Może nie tyle do przodu, ale być się zawsze na bieżąco, starać się ewentualnie tym osobom też wyjaśnić i wtłumaczyć, wspomóc ich, jeżeli mają jakiś problem. Dodam tylko, że zgodnie z twoim bio, którym jest zawarte na waszej stronie internetowej ratunkowa.wyrostoce.pl, jesteś również entuzjastą i propagatorem wielu eventów z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Jesteś twórcą i organizatorem programów prewencyjnych, instruktorem pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy z bardzo szerokim, bogatym doświadczeniem. Na przestrzeni lat realizowałeś szereg szkoleń dla szerokiego grona odbiorców, jak dla małych dzieci, młodzieży, strażaków, ratowników i członków innych służb mundurowych. Zawsze pozytywnie nastawiony do celu, na świat, dąży do celu, przepraszam, tak więc cieszę się bardzo, że jesteś dzisiaj z nami. No to dobrze, to Karolina, jak już wiemy, jesteś psycholożką, jesteś psychologiem, jesteś ratownikiem medycznym. Co jeszcze do tego chciałabyś dodać w ramach takiej autoprezentacji?
To może zacznę od tego, że przez 8 lat byłam nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym i terapeutą pedagogicznym z dziećmi z trudnościami w nauce. Po 8 latach niestety oświata mnie trochę spaliła, więc szukałam nowej ścieżki. Znaczy w międzyczasie oczywiście robiłam psychologię gdzieś tam początkowo, docelowo z takiego powodu, że będę chciała uciec w psychologię dziecięcą. Jak widać, w międzyczasie też zrobiłam ratownictwo kilka lat temu, jakby tak trochę z doskoku. I moja ścieżka kariery psychologicznej trochę skręciła zupełnie w innym kierunku, niż się tego spodziewałam. Dlatego, że właśnie spotkaliśmy się z Przemkiem pewnego dnia na SIUM-ie, czyli na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. I Przemek wiedział, że ja zrezygnowałam z pracy w szkole, przedszkolu i mówi mi: Karolina, robimy taki fajny projekt, w ogóle to tam potrzebujemy kogoś, kto będzie to ogarniał i spinał te wszystkie dokumenty, bo ty na pewno będziesz w tym dobra po byciu nauczycielem. I ja mówię: okej, no w sumie nic teraz konkretnego nie robię, to mogę wam spróbować pomóc. Ale też z zastrzeżeniem, że wiecie co, na próbę, bo jednak jesteście ratownikami, ja znam to środowisko, to pół roku, jak się z wami nie dogadam przez pół roku, to sorry, ale nie. No i tak, i zostałam, no. Jednak teraz jakby jestem mega zżyta z Roztoką i z tym, co tu się dzieje. I nie wyobrażam sobie jakby już teraz, że mogłabym pójść indziej. Właśnie nawet wczoraj mieliśmy rozmowę z moim małżonkiem. Dostałam propozycję pracy, znaczy no, propozycję cynk, że jest praca w prawie psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Przegadaliśmy to i mówię: wiesz co, no to ja nie pójdę, bo ja nie zostawię Roztoki i tego wszystkiego, co robię teraz, nie? Także... Słyszał zespół, powiedziała publicznie, nie wyłga się później, tak więc zostaje, spokojnie, zostaje. Tak, to tyle. To ja tylko dodam, że jesteś również trenerem symulacji medycznej, wykładowcą również na kierunku lekarskim i pielęgniarskim i ratownictwa medycznego. Na co dzień zgłębiasz problematykę komunikacji medycznej, w szczególności w przekazywaniu trudnych informacji i komunikacji medyk-pacjent. I co najważniejsze, jesteś twórcą projektu Keep in Touch i do tego projektu będę chciał wrócić w trakcie naszej rozmowy, bo z pewnością dzisiaj tematów będziemy mieli bardzo wiele związanych właśnie też z komunikacją między nami. Tak więc bardzo się cieszę. No i ostatni rodzynek w tym tutaj wejściu wprowadzającym jest Adam, który jest ratownikiem medycznym, jest trenerem symulacji medycznej, również jest wykładowcą w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest również instruktorem zarówno tych podstawowych i tych zaawansowanych metod ratunkowych. A co jeszcze Adam odnośnie swojej kariery chce dodać? Tak naprawdę od ukończenia studiów, bo studia ukończyliśmy już ponad 10 lat temu, z Przemkiem razem studiowaliśmy, stamtąd też się znamy. Pracowałem w pogotowiu ratunkowym jednym, drugim, na kilku izbach przyjęć, 6 lat na SOR-ze, w tej chwili już 1,5 roku na intensywnej terapii. Jakby tutaj spajam, jakby staram się jakby zdobywać coraz to nowsze doświadczenia, gdzie naprawdę nie pomyślałem, że tak inna praca medyka może być w jednym czy drugim oddziale. No z uczelnią jestem związany już od ponad 7 lat, gdzie i na wydziale lekarskim i trochę tam przez pewien czas na ratownictwie pracowałem, natomiast no w tej chwili w Centrum Symulacji na co dzień na wydziale lekarskim. Po zawodach sobie pojeździłem. O, to dobre, przynajmniej masz szerokie spojrzenie na kwestie medyczne i z punktu widzenia akademickiego, i z punktu widzenia chodzenia na dyżury, no i też organizacji tych zmagań, o których często nam chodzi, żebyśmy się mogli zmierzyć w akcji z naszymi współbratyńcami. Pozwolicie, moi drodzy, że zwrócę się do naszych widzów i naszych słuchaczy, którzy już są dzisiaj z nami. Przewinie się teraz przed waszymi oczyma seria nazwisk i osób, które już w tym momencie was pozdrawiają. Pozwolicie, że będę mówił. Paweł Bednarenko, jest teraz z nami również pan Jakubczyk Przemysław, który był naszym gościem. Zobaczcie, kto nas odwiedził, jest dzisiaj z nami Marcin Błeński,
Marcin Medy, którego pozdrawiamy. Marcin też był naszym gościem i bardzo się cieszę, że dzisiaj do nas zawitał. Jest z nami pan Adam Piechnik. Panie Adamie, drugi raz pan w tym tygodniu jest. No naprawdę bardzo dziękuję. Jest z nami również Jakub Neles, Ratownictwo Medyczne, łączy nas wspólna pasja i zwróćcie, drodzy państwo, uwagę, że Jakub i jego portal jest naszym współorganizatorem, za co w tym momencie Jakubowi szalenie dziękuję za tę pomoc. Jest jeszcze z nami pan Marek, który zazwyczaj tutaj się pięknie kłania z fajnym zdjęciem strażakowym. No jest, słuchajcie, Warszawa się pojawiła z nami. Jest Paweł Wiktorzak z Wojskowego Instytutu Medycznego, z pracowni symulacji medycznej i oczywiście jest też pan Szymon i pojawiła się Zuzanna Janowicz, która w poniedziałek siedziała po drugiej stronie i miała te same trudne zadanie jak wy dzisiaj, czyli rozmawiać w Nordic Triggered Live z Jackiem Borowiakiem. Dobrze, słuchajcie, to jeszcze pozwolę sobie tylko przypomnieć, chodź bratku do nas, chodź, też cię o coś zapytamy. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że nasze dzisiejsze wydarzenie zostało przygotowane w dużej części przez Marcina Gbiorczyka, który jest autorem dzisiejszego scenariusza. Marcin jedzie z Warszawy. Powiedziałem mu, żeby jechał pomału, żeby nie jechał za szybko. Jak tylko dojedzie do mieszkania, to połączy się z nami na czacie i będzie moderował rozmowę z naszymi widzami i słuchaczami. Zapraszam państwa do rozmowy, zapraszam do zadawania pytań, bo tych pytań z pewnością dzisiaj będziemy mieli ochotę wysłuchać, a szczególnie wysłuchać będą chcieli nasi goście. No dobrze, Ratunkowa w Roztoce to samodzielna marka szkoleniowa. Jej celem jest realizacja szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej z lokalizacją na obszarze Tatr. Jakie kursy i szkolenia oferujecie zatem, moi drodzy państwo, w swojej ofercie? To może ja odpowiem. Cztery osoby, które tutaj widzimy, tak jak Adam wcześniej wspomniał, to nie jest cała ekipa ratunkowa, bo muszę wymienić oczywiście tutaj też Bartka Zimocha, którego dzisiaj nie ma z nami, naszego serdecznego przyjaciela, z którym poznaliśmy się. Ja osobiście na mistrzostwach, któryś tam mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym, jest z nami od początku i właściwie oni byli prekursorami szkoleń w zakresie ultrasonografii, które zainicjowały ratunkową w Roztoce Marcin Gałkiewicz, Tomek Lem. Jest z nami fantastyczny lider, właściwie też mogę spokojnie powiedzieć nasza gwiazda Marek Dryżałowski, który z Adamem tutaj obecnym w 2017 roku, o ile Adam się nie mylę, wygrali międzynarodowe zawody w ratownictwie medycznym Rally Revis w Czechach. Jest z nami Ewa Zarut, pielęgniarka anestezjologiczna z dużym doświadczeniem w warunkach nie tylko polskich, ale też Ewa dość długo pracowała w Arabii Saudyjskiej. Jest z nami kilka innych osób, które wspomagają nas bezpośrednio. Muszę wspomnieć tutaj Andrzeju Sawickim, ratowniku, pielęgniarzu LPR-u. Andrzej jest znakomitym uzupełnieniem komunikacji medycznej. Adam, pomóż mi. Mateusz Benesz. Mateusz Benesz, tak, Centrum Symulacji Medycznej SIUM-u. Jeszcze, Adam, kto jeszcze? Jarek Botor, Andrzej Górka, Łukasz Migiel, Topr, którzy nas właściwie w każdej edycji wspomagają swoimi tak zwaną sesją toprowską, czyli case'ami, które bezpośrednio idą z akcji ratunkowych mniejszych lub większych, które odbywają się na terenie Tatry. Mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałem. Także jest to dość rozbudowana ekipa, która z przyczyn logistycznych, Jacku, no nie może się zmieścić u ciebie, natomiast trzeba ich wspomnieć i bez nich czujemy się jak bez lewej, prawej ręki, nogi. Jakie szkolenia oferujemy? Ten pakiet w związku z tym, że Roztoka właściwie dwa lata działa tak dość prężnie, oczywiście w okresie pandemii to zostało przyhamowane, obejmuje przede wszystkim te szkolenia, z których gdzieś tam zaczęliśmy być znani.
i które rozpoczęły się od rozmowy z Marcinem Gałkiewiczem i Tomkiem Lemem, którzy zainicjowali u nas w maju 2019 roku pierwsze szkolenie z ultrasonografii Point of Care i którzy są dalej jakby takim, są frontmenami Roztoki w tym zakresie. Jest szkolenie Airway and Breathing Control, czyli szkolenie z wentylacji mechanicznej, oczywiście kontroli zaopatrzenia dróg oddechowych, którego liderem i szefem zespołu jest Marek Dryżałowski, na co dzień anestezjolog w Zawierciu, ale też świetny dydaktyk i facet, który zajmuje się symulacją medyczną od początku. Jest szkolenie dla lekarzy, właściwie stażystów i rezydentów z medycyny ratunkowej. It's anyway here a doctor. Szykuje się dość duże szkolenie z komunikacji w czerwcu, którego liderem będzie Karolina, Mateusz Benesz i Andrzej Sawicki. Szkolenie oparte częściowo na przykład o procedury komunikacji zawarte w strukturze LPR-u, przynajmniej tak obiecuje Andrzej, Andrzejowi zawsze wierzę. To jest ten jakby podstawowy w tej chwili pakiet, który będzie cały czas rozwijany. No i oczywiście szkolenia nasze terenowe z nieocenionym Jarkiem Botorem, które rozgrywają się w innej lokalizacji, czyli na bazie Pilska, takie rozbudowane szkolenie właściwie medycyny ratunkowej w warunkach ekstremalnych z odroczoną ewakuacją medyczną, czyli techniki linowe, coś co próbowaliśmy wprowadzić do naszej oferty i odbyło się na kilka dni przed ogłoszeniem lockdownu w zeszłym roku, zresztą bardzo bardzo udane szkolenie z nocną akcją symulowaną w warunkach kopuły Pilska. Pamiętam, był duży mróz, w pewnym momencie nastąpiło wśród części uczestników drobne załamanie, ale wszyscy po powrocie do schroniska stwierdzili, że no rzeczywiście oddaje, szkolenie oddawało realia akcji ratowników górskich. To właściwie tyle, żeby nie przedłużać, w skrócie dużym, czym dysponujemy. A skąd pomysł w ogóle na ratunkową w Roztoce? I tak jak Marcin tutaj wskazał to pytanie, jest to przepiękna lokalizacja. Ja tam nie byłem, Marcin mi przekazywał, że jest tam pięknie. Skąd pomysł, żeby właśnie akurat tam organizować wasze szkolenia różnej maści, jak już tutaj powiedziałeś? No może powiem, bo Przemek, myślę, odpowie na to pytanie, tylko ja chciałbym też wspomnieć, że z tym pomysłem Przemek już się nosił gdzieś na studiach. Mówił, że takie szkolenia można by było robić. Ja tego tematu nie podjąłem. Jakieś 5 lat temu Przemek znowu uderzył jakby z tym tematem. Natomiast to był taki moment zawodowy, gdzie ja mówię, nie, na pewno teraz to się nie uda. Natomiast Przemek nie odpuszczał. No i Przemku, skąd pomysł? Znaczy pomysł, geneza pomysłu jest z późnych latach 90. kiedy w sezonie letnim wielokrotnie odwiedzałem tą Roztokę z Józkiem Trzebuniakiem, który teraz genezę być może zrozumiecie, jak wam opowiem tą końcówkę lat 90. tak szybko, który jest teraz kapucynem w Boliwii, czyli zakonnikiem. I myśmy tam mieli z Józkiem swoją taką dość nieformalną bazę wspinaczkową. Nie mieliśmy wtedy na kurs taternicki, więc zakupiliśmy 50 metrów liny bezalinowskiej statycznej i próbowaliśmy robić jakieś z mojej perspektywy teraz beznadziejne rzeczy, wyprawiając się. No to Józek podchodził i mówi, o może to zrobimy, to jest jedynka albo dwójka, i tak z iluzoryczną asekuracją próbowaliśmy łoić te ściany. Myślę, że to potem skierowało go na tą drogę kapłańską, bo to, że myśmy się wtedy nie pozabijali, to jest jakiś tu. W 98 z Waldkiem Skowrońskim, pamiętam, na Kozim Wierchu, zostaliśmy gdzieś tam porwani przez lawinę i wtedy powiedziałem, o to nie, to tak się nie da rozpoczynać swojej przygody ze wspinaczką. Natomiast ta Roztoka była wtedy zarządzana przez Pawłowskich. To było smutne schronisko na uboczu z dość charyzmatycznym liderem. Pawłowski był wtedy ratownikiem TOPR-u i ono gwarantowało jednak na tej drodze dość ludnej do Morskiego Oka, która jest uczęszczana przez tysiące ludzi, ta Roztoka gwarantowała trochę takie, no takie miejsce dla jakichś tam outsiderów, tak? Tam się schodziło, tam nie za bardzo można było zjeść obiad, natomiast można się było przespać i napić często piwa zupełnie nieformalnie.
I o właśnie to, co widzicie, to film, który Adam zmontował niedawno. I wróciłem dopiero do Roztoki w 2018 roku, po 20 latach, z moim synem, przed świętami Bożego Narodzenia. Ubieraliśmy, pamiętam, wtedy choinkę i podszedłem do Ani Krupy, która była gospodarzem, jest obecnie gospodarzem tego fantastycznego schroniska, i mówię: Aniu, przedstawiłem się i mówię: Aniu, czy to mogłaby być baza dla ratowników medycznych? Ania uśmiechnęła się, tak jak ona to zwykle w jakiś taki bardzo nieśmiały sposób, i powiedziała: dlaczego nie, niech pan przyjdzie i uzgodnimy jakieś szczegóły. No i te szczegóły zostały uzgodnione w maju 2019 roku i od tej pory, jak to Adam mówi, stało się gdzieś to miejsce naszym drugim domem. No to tak, taka szybka geneza tej Roztoki, która jest obarczona olbrzymią historią, tak? Bo tam i Birkenmeier, który potem się zabił na galerii gankowej, właściwie zamarł w ścianie ganku. Józef Oppenheim, jeden z legendarnych naczelników Topru. Cała paleta gwiazd międzywojennego i powojennego taternictwa w tej Roztoce się przewijała, przechodząc do Doliny Białej Wody. Potem kiedyś był mostek na rzece Białce, można było przejść na Słowację, i mówię: kurczę, to jest bardzo dobre miejsce, żeby jakby naznaczone historią i z takim oddechem, i gdyby tam sprowadzić ludzi, którzy nie do końca mają do czynienia z górami, czyli ratowników medycznych, to być może wygenerowaliby zupełnie inną energię, wracając potem do siebie, do ambulansów i do tego bardzo, jak mówię, wąskiego horyzontu tego systemu. Może oni złapią oddech, może będą rozmawiać nie tylko o ratownictwie, ale będą rozmawiać o, nie wiem, kinie, tańcu. Może spotkają się właśnie z ratownikami Topru i dostaną nową perspektywę. Tak w dużym skrócie, bo musisz mnie, Jacku, zatrzymać, bo ja taki hiperaktywny mam. To jest ten moment, kiedy chcę cię zatrzymać. Ja jeszcze dodam tylko do tego, że ta magia tego całego miejsca, bo jakby ktoś u nas był, no to wie, o co chodzi, jest taka, że na wszystkich innych szkoleniach, na których dotychczas bywaliśmy, tak naprawdę nie, szkolenie się kończyło, wszyscy rozchodzili się do hoteli, czy tam szli na miasto, nie spotykali się bardzo często, natomiast z racji tego, że to jest w środku Tatrzańskiego Parku Narodowego, a nawet jak niecałą godzinną drogą dojdziemy do parkingu, to dalej albo swoim samochodem, bo autobus już wieczorem nie pojedzie, no tak naprawdę trzeba w tym schronisku zostać, i to właśnie, co teraz jakby na tych zdjęciach, na filmie widać, no to jest właśnie owoc tego wszystkiego, że są te wieczorne rozmowy, tak naprawdę chcąc nie chcąc, jak ktoś nie idzie spać, może siąść, porozmawiać z innymi, i wychodzą tam tak naprawdę ta druga strona nas wszystkich, nie tylko jakby ratownictwo, ale każdy okazuje się, że też ma jakąś swoją dodatkowo pasję, nie? Adam też często mówi: stop, zatrzymujemy tą dyskusję, nie wylewamy frustracji, opowiedzcie coś ciekawego o sobie, o swoim wujku, szwagrze, dzieciach. Nie opowiadamy historii dyżurowych, one są tutaj niepotrzebne. Wszystko jasne. To jest też ta wartość dodana Roztoki. Bardzo dziękuję za takie bardzo barwne przedstawienie tego miejsca. Dziękuję również Adamowi, który rzutem na taśmę przesłał do mnie materiały. Naprawdę szkoda, żeś się spóźnił, Oscary są rozdane. Stary, nie dostaniesz Oscara, sorry. Dwa dni żeś stracił na to, w tym wszystkim. Z punktu widzenia psychologii, czy to miejsce jest na plus, czy na minus kształcenia się w ogóle, Karolino? O, ciekawe pytanie, powiem ci. Tak. Tak. Myślę sobie, że to miejsce jest specyficzne. Specyficzne z takiego względu, że na przykład jest, jak mamy wykłady i nie ma lockdownu, teraz jest trochę inaczej, bo jest lockdown, więc mamy dla siebie zazwyczaj całe schronisko, jak robimy kurs. Ale jak nie było lockdownu, no to musimy trochę, to miejsce trochę nas ogranicza w pewien sposób, bo mamy bardzo ciasną salę wykładową. My mówimy, że ona zachęca do integracji. Myślę, że są osoby, którym może to przeszkadzać. Dodatkowo
takim dystraktorem są turyści, którzy normalnie w schronisku mieszkają, śpią, przychodzą coś zjeść, a my tu na przykład gdzieś mamy warsztat, mamy wykład, nie? Więc to dla niektórych może być utrudnienie, aczkolwiek myślę sobie, że jeśli jakby ta ciasnota, to, że nie jesteśmy sami w pokoju, tylko jest na przykład 6-8 osób w pokoju, komuś nie przeszkadza, to Roztoka jest cudownym miejscem, żeby się uczyć, dlatego że ma świetną atmosferę, cudownych ludzi, którzy tą Roztokę obsługują. Pozdrawiam tutaj dziewczyny z kuchni i Anię, Stefana i wszystkich ludzi, którzy tam po prostu tworzą klimat tego schroniska. I tak naprawdę myślę sobie, że z punktu widzenia psychologii, neuropsychologii i uczenia się, my się dużo lepiej uczymy w środowisku sprzyjającym, a my staramy się, żeby Roztoka była środowiskiem sprzyjającym, żeby było pozytywnie i żeby feedback, który dajemy tym ludziom, był raczej na plus, a nie na minus, w takim sensie, że my nie wytykamy błędów, tylko my szukamy tych rzeczy, które hej, zrobiliście to dobrze, to ewentualnie możemy poprawić, ale i tak dajecie radę, nie? I jakby ta... Pod tym względem myślę sobie, że Roztoka dlatego jest takim miejscem wyjątkowym. Okej, a ja mam pytanie do Karola, bo Karol siedzi i obserwuje. Słucham. Mierzy. Karol, ty jako logistyk, jako szef związany z tą dziedziną, musisz ogarnąć technicznie wiele rzeczy. Jeśli się dzieją te rzeczy na takiej małej przestrzeni, o której powiedziała przed chwilą Karolina, one wymagają dużego zaangażowania. Czy to jest trudne, czy to jest łatwe z punktu widzenia ograniczenia tej przestrzeni? Jakieś wyzwania? I mógłbyś się podzielić doświadczeniami, jeśli chodzi o te kwestie? Myślę, wiesz co, że jeżeli chodzi raczej o sprzęt, który trzeba dostarczyć i o to, co my musimy na miejsce przywieźć, tutaj zaczyna się pojawiać problem, ale dzięki na przykład Ani Krupie, mamy tą możliwość, że tak naprawdę nikt tego nie wnosi. Ja pamiętam pierwsze nasze szkolenie, pamiętasz Przemku, jak wynosiliśmy te torby pełne książek, jakieś tam rzeczy w 8 osób idąc drogą na Morskie Oko i pamiętam pierwsze 20 minut, a wszyscy już mieli 160 akcji, był w klatce i już nie idę dalej, ale każdy torba podróżna z jakimiś książkami, z jakimś sprzętem i tak jakoś to próbowaliśmy za pierwszym razem wynieść. To się oczywiście nie sprawdziło w żaden sposób. Pierwsze ultrasonografy były w kartonowych pudłach właściwie taszczone, powinniśmy szerpu wtedy zatrudnić do tego, żeby... Ale to my nimi byliśmy wtedy. W tej chwili myślę, że to też jest jakieś wyzwanie, bynajmniej w zimę, kiedy dojazd jest trudny i rzeczywiście trzeba się skupić na tym, że musimy przewieźć to w jednym momencie, czyli staramy się raczej zorganizować tak, że wszyscy dojeżdżamy na parking o mniej więcej tej samej godzinie, bądź jesteśmy umówieni na daną godzinę, jeżeli ktoś jest wcześniej, pakujemy cały sprzęt do samochodu, który nas tam dowozi, wykładamy to, że tak powiem, z pojazdu, by móc rozłożyć się w schronisku. Dodatkowo... Karol nie uściślił, że jakby Tatrzański Park to jest teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, dokładnie, więc nie ma możliwości jeżdżenia tam i z powrotem ile się razy chce, prawda? No i są określone, jakby tam mamy, jakby to zawsze Karol szczególnie dogrywa, kiedy my tam możemy przejechać, a kiedy nie. Więc to jest... Zdarzało nam się oczywiście, że mieliśmy możliwość wjazdu naszymi samochodami, ale to też nie jest jakaś komfortowa sytuacja, bo to dalej nie jest samochód schroniska, więc to też stwarza pewien problem, prawda? Ja myślę, Karol, powiedz jeszcze, bo czasem się zdarzają bardziej problemy, że okazuje się, że czegoś zapomnieliśmy, albo czegoś nie ma. Myślę, że Karol, o żelu możesz opowiedzieć kiedyś. Tak, była taka akcja, jeden z naszych kursów USG, kiedy brakło nam żelu do USG. Chciałbym serdecznie w tym momencie pozdrowić przychodnię z Bukowiny Tatrzańskiej chyba i aptekę, która się tam znajdowała. Tu musimy na pasku rzucić, dziękujemy. Po prostu. To była akcja, która wymagała dużego zaangażowania. Musiałem zejść na dół, na palenicę, wsiąść samochód, pojechać do miejsca, gdzie mogę kupić ten żel. Objechałem dwie apteki w okolicy, które mówią, że nie mają żelu. No i tak pierwsze, co sobie pomyślałem, znaczy zostaje nam szpital w Zakopanem, ale ewentualnie nowy targ. Ale, znaczy jest przychodnia zaraz obok, to od razu uderzyłem do przychodni, gadka szmatka, mówię, a to jest taki projekt, goście w ogóle ćwiczą ultrasonografię, nie, tam ratują fantomy,
No i potrzebujemy ten żel. Ale jaki żel? No żel do USG. Ale no, nie mamy go za dużo. Proszę panią, jak mi pani da, ile macie, ja wam wyślę, jak zajadę do domu, mam całe pudło. Kobieta pobiegła taka przerażona i przyniosła 3 tubki półlitrowe żelu. Udało mi się też wtedy jeszcze jedną aptekę, że tak powiem, zdobyć po drodze. No i udało się, że można było dalej prowadzić te zajęcia dzięki temu. Że tak naprawdę ta przychodnia i apteka, która gdzieś się tam jeszcze znajdowała, posiadały ostatnie zapasy żelu. Super. Słuchaj, ja nie wiem, czy ty, Karol, marzyłeś kiedykolwiek, że news spowodowany twoją osobą pójdzie na pasku, jak w telewizji polskiej. Idealnie. Ale dziękujemy Bukowinie Tatrzańskiej i wszystkim osobom, które wspierają lokalne i te małe, i te duże działalności, które służą dla dobra nauki, rozwoju i tak dalej, bo moglibyśmy w tym momencie bardzo mocno to wszystko komplementować, ale idźmy dalej z tematem. Pojawiły się kolejne osoby w naszym gronie, przywitały się te osoby bardzo ciepło, wszyscy się widzę znają, tak więc pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich widzów i słuchaczy, którzy zameldowali się na naszym tutaj czacie. Marcina Gbiorczyka jeszcze nie widzę, ale jak napisał Szymon, Marcin nigdy nie jeździ za szybko, więc mam nadzieję, że on jeszcze bezpiecznie sobie spokojnie do nas tutaj dociera i będzie bezpiecznie za chwilkę z nami tutaj siedział. Moi drodzy, powiedzcie mi, dlaczego w ostatnim czasie, dlaczego ratunkowa w Roztoce jest kojarzona z ultrasonografią? Czy to jest wasz flagowiec, czy to jest coś, co żeście sobie ułożyli jako taki kierunek główny waszego działania? Bo kiedy na przykład wpiszemy ultrasonografia w Polsce, albo ultrasonografia kursy, albo szkolenia, to zgodnie z tą wyszukiwarką, wiadomo jaką, pojawia się kilka adresów i tam jesteście wy. Dlaczego tak się stało? Czy to jest nienamierzone działanie, czy to zupełny przypadek był? Adam, możesz odpowiedzieć? Mogę odpowiedzieć. Czy niezamierzony? Jakby pierwszy kurs, który zorganizowaliśmy w Roztoce, to był kurs właśnie ultrasonografii z Tomkiem Lemem, Marcinem Gałkiewiczem. I jakby na tej podstawie podjęliśmy decyzję w ogóle wspólnie, że będziemy coś dalej robić. Więc kursy ultrasonografii tak z nami zostały. Dlaczego? Dlatego, że wtedy tak naprawdę i dalej ich nie ma za dużo. Drugi kurs, który robiliśmy, tutaj chciałbym też serdecznie podziękować, bo merytoryczną wiedzą na szczyty spadli był Tomek Górecki i Ola Sylwik, którzy też byli jakby w Roztoce u nas na kursie. Fantastyczny kurs. No i jakby od tego czasu poszło to tak, że jakby przez cały czas te kursy gdzieś tam organizowaliśmy, cały czas ludzie jakby o to dopytywali, aż doszło do pewnego spotkania jakby Zuzanna Janowicz, Zuza nasza, która była w poniedziałek tutaj, zaprosiła nas kiedyś do współpracy tak naprawdę w kierunku szkolenia studentów, bo mówiła, że tak naprawdę często jest tyle próśb i nie ma, jakby fundacja chce szkolić, nie ma kto tego robić, więc jakby podjęliśmy taką współpracę. I na którymś z kolei tym szkoleniu zaczęliśmy rozmawiać na temat ultrasonografii w ratownictwie medycznym i tym, że nie ma, że pomimo, że dlaczego to jest niewykorzystywane na przykład w zespołach ratownictwa medycznego. I wtedy ja wpadłem na to się w zasadzie stało w ciągu kilku zdań, jakby się podjęło pewną decyzję, bo mówię, kurczę, no bo tak naprawdę ci ludzie kończą te szkolenia, no i co potem? Jeżeli je kończą, no to fajnie, jakby to mogli praktykować. Teraz gdzie ratownik może praktykować ultrasonografię? Jeżeli pracuje na SOR-ze i ma dobry zespół, ma jakby personel, szczególnie lekarski, który pozwala jakby to praktykować, no to ma możliwości, natomiast w karetce nie ma takich możliwości. No i wtedy jakby w dwóch zdaniach Zuzie mówię, fajnie by było, jak Zuza jakby przekazałaś tyle jakby tych starych, używanych jakichś aparatów, no to może udałoby się znaleźć jakiś stary aparat, który byśmy mogli po prostu do pogotowi pożyczać. No i Zuza powiedziała, że pomyśli. No i tak naprawdę byliśmy tam miesiąc później i okazało się, że jakby wszystkie osoby, które wspierają fundację Zuzy, jakby organizacje, które jakby zajmują się szerzeniem tej ultrasonografii, mówią, okej,
kupimy aparaty specjalnie na ten cel. No i tak też to się stało, że to jakby poszło już w Polskę. My zaczęliśmy, wymyśliliśmy wspólnie z Zuzą, tak naprawdę Zuza tutaj to miała duży w tym, że zrobimy tych wojowników głowicy. I ci wojownicy głowicy, jakby no, o tym, o czym Zuza ostatnio mówiła, no, mają na celu, żeby jakby szerzyć, dawać możliwości szkolenia, bo co jest też ważne, te szkolenia Zuza organizuje fundusze tak, że te szkolenia praktycznie odbyły się za jakąś tam symboliczną opłatą, w sensie, że i dojazdy, i transporty, i sprzęt, i jakby wyżywienie, nocleg, jakby to wszystko zostało pokryte przez fundację, więc my mieliśmy możliwość po prostu tych ludzi przeszkolić, a dalej te aparaty, które mamy, możemy im wypożyczać i te aparaty już teraz poszły w Polskę. No i też tak sami nie myśląc, bo nie wiedzieliśmy, co się z tego wydarzy, po chyba tygodniu Przemek mówi: Adam, wiesz, jakie to ma zasięgi, ile ludzi o tym mówi. Zaczęli się do nas odzywać ludzie, których nie znamy, że podoba im się ten projekt, że no, chcą wziąć jakby w tym udział. I tak chcąc, nie chcąc, jakby właśnie ta wyszukiwarka, o której wspomniałeś, zaczęła też nas jakby z tym kojarzyć, gdzie tak naprawdę my się tu nie czujemy żadnymi, po pierwsze, liderami ultrasonografii w Polsce, bo nimi nie jesteśmy. My jesteśmy Tego nie powiedziałem. Ja wiem, ale jakby samo przez się rozumie, że skoro się w wyszukiwarkach wpisuje i gdzieś tam jesteśmy kojarzeni, to może się tego, więc wcale tak się nie, my raczej się traktujemy jak taka, jak to Przemek określił dzisiaj, ultrasonograficzne przedszkole, że my tym ludziom pokazujemy jakby to mogło wyglądać, znaczy z czym to się je, te ultradźwięki, a dalej oni jakby idą sami z tym wszystkim i myślę, że większość z tych ludzi pewnie idąc na kursy bardziej doświadczonych osób właśnie do diakonii, która szkoli, czy do chłopaków, którzy też z nami współpracują, ale do Tomka i Marcina, żeby się nauczyć tej ultrasonografii trochę lepiej, nie? Mhm, jasne. No ale tak to się stało, nie? W tym momencie pozdrawiamy Tomasza i Marcina. Marcina nigdy nie miałem przyjemności poznać. Tomasza, nawet gościliśmy tutaj w naszym programie. Tomasz podsumowywał konferencję, która była, jak pamiętacie, online. Ona była w Krakowie. Zabijcie mnie. To były pierwsze dni grudnia, pierwszy, czwarty. Sorry, Tomasz, nie pamiętam. Chyba początek grudnia. Tak więc Tomasz tutaj opowiadał wiele ciekawostek związanych zarówno z samą konferencją, ale też o świecie ultrasonograficznym. Tak więc w tym momencie wszystkie osoby, które dzielnie tutaj walczą na tym podwórku, bardzo ciepło pozdrawiamy. No dobrze, to teraz jakbym bardzo bym prosił o krótką informację. Każdy z was, jaki był was pierwszy kontakt z ultrasonografią? Bo myślę, że to już jest ten moment, gdzie w tą ultrasonografię wejdziemy w ramach dzisiejszej rozmowy o ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej. Więc Karol, gdybyś mógł mi tak, ja wiem, że to zabrzmi bardzo głupio. Kiedy był twój pierwszy raz USG? Pierwszy raz? Pracując na SOR-ze w jednym z powiatowych szpitali, kiedy wozimy pacjentów do gabinetu ultrasonograficznego, do pani doktor radiolog, która przykładała tę głowicę i zastanawiałem się, co ona tam widzi. A nie ma nic. Ona tak jeździła po tym brzuchu i sprawdzała tu i tam i pytała, tutaj bolało. I dopytywała tego pacjenta, robiła to USG brzucha, czy tam brzucha przede wszystkim, czy tarczycy, jeszcze się zdarzało. I wtedy to chyba był pierwszy raz, kiedy miałem jakiś kontakt z ultrasonografią i później myślę, że to już poszło tak, że tak powiem, z góry. No, człowiek też pracował w innych miejscach, były możliwości, że ktoś był chętny, żeby pokazać, na czym to polega, co trzeba zrobić, żeby uwidocznić pewne rzeczy, jak trzymać tą głowicę, co powinno tam się znajdować tak naprawdę, a co będzie, jeżeli zobaczysz coś innego. Myślę też, że bardzo dużo, wiesz co, zobaczyłem u siebie w pracy, jak zmieniłem pracę i poszedłem do szpitala uniwersyteckiego. To myślę, że tutaj też się stał taki trochę przełom, gdzie tak naprawdę to USG jest używane na co dzień, ono jest cały czas i ten kontakt z aparatem jest w sumie na każdym dyżurze i każdy to tak naprawdę ma do niego dostęp, jeżeli by chciał. I tutaj tak naprawdę moim zdaniem zajawiłem się najbardziej i osoby, które mi to zaczęły pokazywać, czyli tak naprawdę dyżurni, którzy tutaj pracują, moja szefa, czy tam Robert Brzozowski,
I to był ten moment, kiedy mogę powiedzieć, że śmiało gdzieś tam złapałem tego haczyk. No i oczywiście późniejsza jeszcze współpraca w ratunkowej w Roztoce, no to też oczywiście. Mm-hmm. W tym momencie powiedziałeś, przytoczyłeś ważną osobę, Robert Brzozowski, tak? Dobrze usłyszałem? Tak. Tak, to bardzo pozdrawiamy Roberta, bo to mój pierwszy kontakt z ultrasonografem to właśnie tam było na Wimie, kiedy Robert pokazywał nam te podstawy i otwierał nam te 256 odmian szarości, jak to Marcin Gbiorczyk często pisze. Tak więc w tym momencie mam nadzieję, że może nas słucha. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest w gabinecie obok. O, no to jak będziesz się dzisiaj widział z Robertem, to ukłoń się Robertowi w moim imieniu, będzie mi ogromnie miło. Tak więc bardzo fajnie. Jedno pytanie, powiedziałeś, że w szpitalu uniwersyteckim, czy właśnie dlatego, że to jest szpital uniwersytecki o takim poziomie referencyjności i dużo pacjentów, to tych badań USG wykonuje się bardzo dużo, czy dlatego, że to szpital uniwersytecki? Wiesz co? Nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie wiem. Uważam, że po prostu jest dostęp do sprzętu. Osoby, które tu pracują, potrafią to wykorzystać, więc to wykorzystują. No jest to dodatkowa diagnostyka. No jak jest pacjent, który wymaga, będzie się nie zastanawia i nie ma jakichś rozważań, czy będziemy robili to, czy tamto, tylko po prostu jest wykonywane badanie i myślę, że na tym trzeba się skupić przede wszystkim. Nie ma z tym problemu. Więc nie umiem ci do końca odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam takiego oglądu na resztę szpitali, czy tam na resztę miejsc, więc mogę się tylko odnieść do miejsca, w którym ja jestem, czy to oddział ratunkowy, czy IT sympatoterapia. To teraz niech się podzieli szybko Przemek ze swoimi doświadczeniami związanymi z ultrasonografią, kiedy to było ten taki pierwsza sytuacja, kiedy zobaczyłeś, dotknąłeś głowicę albo zdarzyło się to w innych okolicznościach przyrody. Bardzo proszę. 2016 rok i pierwszy właśnie wykład wojowników głowicy Marcina Gałkiewicza i Tomka Lema na ratownictwie po godzinach u Grzesia Nowaka, którego wszyscy pamiętamy i serdecznie pozdrawiamy, jeżeli gdzieś tam jest w dalekim Afganistanie. I pamiętam, że wtedy też na tym spotkaniu wśród publiczności byłem ja, na pewno był Tomek Górecki, chłopaki prezentowali swoje doświadczenia ze Śląska, po czym co ja zrobiłem, ja po wyjściu z tego spotkania podszedłem do Gały i mówię: Gała, naucz mnie tego. A Marcin mówi: spoko, to wiesz co, ale to nie teraz, przyjedź do nas na SIUM Zabrzański, no i zobaczymy, co da się zrobić. Po czym zanim pojechałem na ten SIUM Zabrzański, okazało się, że to było pół roku później, kupiłem sobie książkę Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia intensywnej terapii Doroty Sobczyk i Pawła Andruszkiewicza, bo to te nazwiska też trzeba wymienić. I zobaczyłem, że to, o czym chłopcy mówili, czyli ten extended fast, jest tylko, Boże, jest jakimś ułamkiem tego, co trzeba wyczytać, ogarnąć. Potem z tą książką sypiałem na dyżurach. W końcu zostałem zaproszony też do Zabrza, 2017 rok. Chłopaki nam zrobiły pierwszy kurs i potem już korzystając z nocnych dyżurów na SOR-ze chodziłem do Marcina Mastalerczyka i do naszego echokardiografisty Marcina Trzosa, no i gdzieś tam, zwłaszcza Marcinowi, mocno go na tych dyżurach, zresztą przesympatyczny chirurg, mówi: Marcin, bo ja tu mam taką książkę i tu jest taki protokół, to ty byś mi pokazał, jak to wykonać, chociaż miałem podbudowę z tego kursu. No i gdzieś tak to się zaczęło wtedy i cały czas śledziłem to, co robi Tomek, konferencje ultrasonograficzne, to, co robią chłopcy, no i w końcu weszła ta głowica, którą właściwie sobie gdzieś tam z moimi kolegami na stacji wychodziłem na ZDRM-ie w Szanowie, gdzie zebraliśmy połowę sumy na tą głowicę, potem ten i dzięki temu doświadczeniu też jakby z tych nocnych dyżurów sorowskich, kiedy zrywałem się z ZDRM-u i szedłem na górę do Marcina, no ta głowica jakby no, dość mocno pracuje w tym Szanowie. A Karolina, jakie ma doświadczenia jako pierwsze, które są związane ze światem, które często po prostu w skrócie nazywamy USG? To jeśli chodzi o kursy roztokowe,
No, moje doświadczenie jest takie, że ja podobno jestem cudownym fantomem i jestem śliczna ultrasonograficznie, tak? Okay. I taki był początek, nie? Jakby teraz już w tym języku, środowisku trochę się obyłam, nie? Ja nie jestem instruktorem, nie prowadzę kursów. Jak mówię, w Rostoce zajmuję się bardziej, przynajmniej kursów z USG, nie? Mhm. W Rostoce zajmuję się czymś innym, ale już teraz mogę powiedzieć, no, że trochę wiem, z czym to się je, nie? Ale jakby no, nie uważam, że jestem, wiecie, w tym dobra, nie? Okay. I umiem zrobić fasta, chłopcy mnie nauczyli, cały czas mówią, musisz robić skilla, więc ja sobie tam tego skilla z nimi ćwiczę, jak mam przestrzeń na to, ale jakby zajmuję się innymi rzeczami, nie wszyscy muszą być alfą i omegą OSG, nie? Absolutnie się z tobą zgadzam. A jak się do tego odniesie szybko, Adam, żebyśmy mogli przejść do... Ja pierwsze swoje szkolenie w 2015 roku przeszedłem. Potem trochę było przerwy, natomiast finalnie na SOR-ze udało się, że ten aparat jednak gdzieś się dotykać i lekarze, z którymi jakby w Bielsku-Białej pracowałem, w Szpitalu Wojewódzkim pozwalali jakby te badania wykonywać. W późniejszym czasie też już dzięki Rostoce duża ekipa z SOR-u przeszła szkolenie i udało nam się wywalczyć, że w triażu na SOR-ze aparat dla ratowników, dla personelu triażu został włożony. Jakby od tamtego momentu to bardzo, że tak powiem, dużo tych badań wykonywaliśmy. Tak naprawdę wszystkich pacjentów urazowych, u pacjentów, jak już potem był czas na taką diagnostykę, a jakby ci ludzie i tak czekali w kolejce, to bardzo często wszystkie nawet jakieś zatrzymania moczu, zastoje w nerkach, takie rzeczy jakby udało się jakby diagnozować. No następnie jakby od pewnego czasu, no już ponad rok na stałe jeżdżę z Głowicą w karetce. No i dodatkowo półtora roku na intensywnej terapii, gdzie Głowica używana jest na każdym dyżurze, na każdym. Nie? Okay. Słuchajcie, sporo mówiliśmy w poniedziałek o projekcie, który nazywa się Wojownicy Głowicy. Wszyscy drodzy Państwo, którzy nie oglądaliście naszego spotkania w poniedziałek, zapraszam na nasz kanał YouTube, obejrzycie, bo myślę, że warto się zapoznać z tym materiałem, bo dzisiejsze spotkanie jest jakby kontynuacją tego właśnie. No ale dobrze, projekt ten wzbudza wiele kontrowersji w naszym środowisku medycznym w ostatnim czasie, szczególnie kiedy pojawiły się nowe wytyczne RECU, które mówią jak bardzo i tak dalej, szczególnie po poniedziałkowym naszym spotkaniu pojawiło się sporo informacji. Liderze, co to jest za projekt w kilku zdaniach i dlaczego wzbudza on takie kontrowersje? Projekt Wojownicy Głowicy jest, jak wspomniała Zuza, bo ja nie będę powtarzał genezy tego projektu, bo krótko tutaj tak. Adam to przedstawił. Jest projektem, który umożliwia i udostępnia w tej chwili 5 mobilnych ultrasonografów na okres mniej więcej 6-7 tygodni poszczególnym zespołom ratownictwa medycznego, które w ramach projektu Ratownicy Głowicy, Wojownicy Głowicy zostali przeszkoleni w Rostoce w pierwszym tak zwanym rzucie, czyli liderzy przez Marcina Gałkiewicza i Tomka Lema. Dość duże środowisko składające się w sporej części z tego, co wtedy patrzyłem, z instruktorów RC, instruktorów AH, z liderów naturalnych swoich środowisk, czyli ludzi z dużym potencjałem i z autorytetem w środowisku. No, ja tylko z nazwisk wymienię, że Michał Kucap, Piotrek Szedziński, Paweł Kukla, Marcin Wojcieszek, czyli Lukas Felczer. Ci ludzie wyjechali od nas z pewną świadomością, czym to USG, czym ta ultrasonografia jest, po czym te głowice właściwie 2 tygodnie temu zaczęły podróżować po Polsce. Jak to Adam kiedyś w zgrabnej metaforze ujął, my dajemy tym ludziom tak naprawdę metaforą budowlaną cement i łopatę, dajemy im pewne kompetencje, oczywiście wyjściowe, czyli te podstawowe,
ultrasonograficzne podstawówka przy szkole, po czym mówimy, słuchajcie, istnieją takie podręczniki, jak na przykład w zakresie ultrasonografii płuc, ultrasonografia przezklatkowa Natalii Budy i profesora Kosiaka. Istnieje oczywiście ten podręcznik, o którym wspomniałem, Doroty Sobczyk, pana Andruszkiewicza. Istnieją profile, gdzie my nie podróżujemy w tą stronę, że tak powiem, akademicką, też istnieją profile USG w ZRM czy Eduson, choćby, która część informacji udostępnia za darmo, i wy musicie jakby uzupełnić w ramach tej struktury, wypełnić w naturalny sposób to, czego nauczyliście się na kursie i musicie zrobić to w miarę szybko, żeby nie stracić tego pędu, który nabyliście. I faktycznie to się dzieje. Mniej więcej te 6-7 tygodni pozwala zrealizować ileś tam wyjazdów, tak jak raportował mi ostatnio Michał Kucap, dzwoni do mnie i mówi, wiesz co, ta głowica, ona się w Katowicach grzeje. Też robiliśmy szkolenie wewnętrzne w WPR-ze Katowice. I faktycznie nagle... Skąd kontrowersje? Adam, może... Skąd kontrowersje? Podzielmy to na dwie wypowiedzi, dobrze, Adam? Tą trudniejszą część. Znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że... Jest bardziej koncyliarny. Tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jakby no one, myśmy jakby rozpoczynając już to wszystko, zdawali sobie sprawę, że nie wszystkim to się może podobać. Przede wszystkim tak, duża część jakby środowiska naszego, jak dobrze wiemy, każdą dodatkową rzecz traktuje jako dlaczego, po co, za ile. Ja bardzo tego nie lubię, bo swojej pracy, pomimo że ją wyceniam oczywiście, bo jakby mając rodzinę już jakby czas na wolontariat, no nie ma go, chociaż wiadomo też, że dalej go gdzieś tam robimy, ale trzeba z czegoś żyć. Natomiast jeżeli ja mogę u pacjenta zrobić coś więcej, dowiedzieć się coś więcej, to staram się to zrobić. Natomiast wiedzieliśmy, że jakby będą prawdopodobnie zdania przeciw. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi na przykład o te kontrowersje u osób zarządzających placówkami, bo takie też do nas dotarły, no to wiadomo, że ultrasonograf, jaki by nie był, jednak kosztuje pieniądze i szkolenie ludzi może kosztować pieniądze, więc jakby znowu chodzi jednak o te pieniądze, jednak, że jakby część osób się obawia tego, że no mogą się pojawić jakby konieczność zakupu tych aparatów, czy ten, więc z tym też tak naprawdę się gdzieś tam liczyliśmy, więc to są takie dwie. Kolejna rzecz już osób może bardziej merytorycznych jest danie takiego narzędzia osobom, które nie do końca to rozumieją. Ja bardzo często, jakby słysząc ten argument, podkreślam jedną rzecz. W 2016 roku zwiększono nam jako ratownikom kompetencje. Dołożono nam elektrostymulację, dołożono nam kardiowersję, dołożono nam trochę więcej leków. Czy ktoś nas wtedy zapytał, czy my to potrafimy? Nikt nas nie zapytał, nikt nie zweryfikował, czy środowisko jest na to gotowe. Oczywiście duża część naszych kolegów, i o tym doskonale wiedzieliśmy, była na to przygotowana, natomiast niektórzy nie są przygotowani do tego do dzisiaj. Nikt tego nie zrobił. My staraliśmy się tak naprawdę bezboleśnie wręczyć takie narzędzie, bo przecież ultrasonografia jest badaniem nieinwazyjnym. Każdy, kto z niego chce skorzystać, jakby sam się na to decyduje, bo przecież nie ma tutaj żadnego odgórnego przymusu, czyli to jest taka oddolna inicjatywa i my na wszystkich jakby naszych działaniach, szkoleniach podkreślamy to, że to w żadnym wypadku nie może wpływać na opóźnianie jakiejkolwiek diagnostyki z pacjentem i to jest chyba oczywiste, no tak naprawdę we wszystkich działaniach ratunkowych, chociaż na przykład cały IPLS mówi o wielu, wielu rzeczach, natomiast jest moment, że czasem ten pacjent jest po prostu do zabrania, żeby nie przedłużać tej diagnostyki. Jacku, nie słyszymy cię. Tak, przepraszam, rozumiem. Te argumenty są bardzo często podawane. Przed chwilą odezwał się Jakub Nele z jednym komentarzem, on jest znany, jest takich komentarzy wiele, ale czy spotkaliście... No właśnie, czy spotkaliście się w ostatnim czasie szczególnie, ja mam gdzieś tutaj taki właśnie swój komentarz, który sobie do tej kwestii przygotowałem, że jakby środowisko medyczne
ma do was pewien zarzut, że może ta forma edukacji nie jest jak należy, może to nie jest zgodnie ze standardami nauczania, może ten EBM nie jest należycie przez was pielęgnowany, a może jednak to ta metoda, którą powiedział przed chwilą Adam, ta budowlana, nie powinna być wprowadzona. Ja przepraszam, że tak prosto z mostu, ale jakby argumenty są dla mnie znane, skąd może się być, tylko chciałbym się odnieść do konkretnych sytuacji, kiedy patrzycie właśnie na realizację tego projektu, jesteście święcie przekonani, że wszystko, co w tym projekcie jest, jest zgodnie ze standardami, z procedurami, z poziomem waszego doświadczenia, wiedzy dydaktyczno-pedagogicznej i nie ukrywam również doświadczenia, jeśli chodzi o nauczanie USG, bo często się gdzieś tam przejawia to w komentarzach. Słuchaj, to może tak. Każde szkolenie czy wdrażanie każdej jakby rzeczy niesie za sobą pewne ryzyko. Jeżeli zrobimy dzisiaj kurs intubacji i osobom na fantomie będzie bardzo dobrze szło, istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś uwierzy, że naprawdę to potrafi. Gdzie zapytamy doświadczonego anestezjologa i powie, stary, 10 lat to robię, 20 lat to robię i często są problemy, prawda? Więc jakby no też się z tym liczymy, że komuś po krótkim szkoleniu może się wydawać, że to jest proste, a wcale nie jest. Nie? I my też się jakby z tym uczymy. I myślę, że tutaj jakby tym zarzutem, jak już to tak zostało wspomniane, jest ta otwartość nasza, że myśmy jakby stwierdzili, że tak oddolnie chcemy to jakby te głowice dać ludziom możliwość. Tylko że wracając do metafory budowlanej, możemy wszystkim pokazać betoniarkę, pokazać jaka jest fajna, jak szybko robi, jak szybko działa, zaprosić ich na kurs i powiedzieć im, no to fajnie wiecie, dziękujemy, zapraszamy ponownie. No i co, ci ludzie odchodzą od nas na przykład, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, no ratownicy poza karetką nie są jakby nawet na to, że często nie pracujemy samodzielnie, więc jeżeli jakby nie zrobimy tego w karetce, nie nauczymy się tego sami, to tak naprawdę jakby nie będziemy mieli już możliwości tego gdzieś wykonywać, więc stąd też nasz pomysł, no ja rozumiem jakby te zarzuty, no natomiast no taką formę przybraliśmy, że to jest jedyna jakby możliwość. Jak mówimy o EBM-ie, no pojawiły się nowe wytyczne, chociaż wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji już od dawna wspominały o tym, że ultrasonografia może być przydatna. Ja nie chcę teraz wytycznych, bo jakby są one opublikowane, jeszcze nie przetłumaczone może, ale duża część myślę już gdzieś po angielsku nawet czytała, że ta ultrasonografia w tych nowych wytycznych jest dużo bardziej podkreślana, że może naprawdę bardzo dużo pomóc nam w tej diagnostyce. Absolutnie, tylko ja chodzi mi o to, że chciałbym się odnieść do konkretnych sytuacji i na przykład tutaj pytanie, które ja też zadam. Szkolicie z konkretnych algorytmów, z konkretnych takich procedur, które tutaj się pojawiły na ekranie. I pytanie zgodnie ze standardami światowymi, europejskimi, również polskimi, wszystkich tych osób, które znają się na tym temacie bardzo dobrze, czy uważacie, że taka forma szkolenia, jaką wy prowadzicie, czy rozwijacie, powinna być oparta o takie protokoły, jak na przykład EFAS, Blue czy FIL? I na jakiej podstawie wnioskujecie, że ta metoda jest akurat dobra i czy wszystkie metody, jakie wprowadzacie w trakcie szkoleń, pokrywają się z obecnym stanem wiedzy i standardów, które są w tym momencie jakby uprawiane w medycznym świecie? No tak naprawdę te wszystkie, ja myślę, zaraz ci oddam Przemku głos, te wszystkie protokoły, które tu wymieniłeś, no są na kursach, które realizujemy, przez nas poruszane, tak naprawdę na nich się opieramy. Znaczy, poza tym, uważacie, że powinny być oparte o protokoły takie jak na przykład EFAST, Blue? Ja myślę, że ultrasonografia dla ratowników w ogóle powinna opierać się na protokołach, dlatego że my przykładając głowicę, my mamy poszukiwać konkretnych rzeczy. My nie mamy się skupiać być może nad dokładną, tak to robi radiolog. Radiologia jest specjalizacją i jest specjalizacją trudną. Oni bardzo dużo tych wszystkich rzeczy jakby wyszukują, opisują poszczególne struktury w bardzo dokładny sposób, narządy, gdzie protokoły w ogóle tego nie przewidują. Protokół EFAST na przykład w urazach to są konkretne pytania, czyli czy mamy wolny płyn w jamie brzusznej, czy też nie. W
tak naprawdę w tych trzech przyłożeniach jamy brzusznej. Czy jest płyn w worku osierdziowym, czy też nie. My nie oceniamy tutaj żadnych dokładnych struktur akurat w tym protokole, jak wyglądają poszczególne przedsionki, komory, jaka jest kurczliwość do serca, tylko odpowiadamy na konkretnie zadane pytania. Więc tak jak jakby całe ratownictwo, znaczy no nie całe może, ale w większości miejscach na świecie ratownictwo jest jakby upraszczane bardzo przez te wszystkie schematy, że my nie myślimy na poziomie cząsteczkowym, dana procedura jak powinna być, jak wygląda farmakokinetyka leku, tylko po prostu bierzemy to, że to w takim prostym ujęciu jest to, powinniśmy zrobić to. Tak samo jest tutaj przykładowy. Jest albo czarne, albo białe, albo szare w tym wypadku. 256 odcieni szarości. Ale ja mam takie pytanie, z punktu widzenia merytoryki i przygotowania takich protokołów, które gdzieś ktoś mądrzejszy od nas wszystkich wymyślił, to są kozacy tak naprawdę, którzy zaczynali to robić w warunkach szpitalnych, tak naprawdę. To nie było tak, że to powstało w prehospitalu. Tak. I na przykład z tego, co zasięgnąłem literatury, protokół Blue ma czułość na poziomie 40%. Znaczy... Tak, i teraz moje pytanie, to co z pozostałą ilością tych pacjentów, które no tutaj nie zostaną zdiagnozowani tak jak należy, no to co z nimi zrobimy? No to jest tylko 40%, gdybyśmy mieli 90%. Może inaczej, no. Jak przeciętny ratownik, jak oceniamy kompetencje w sprawie oceny EKG? Mhm. Bardzo różnie. Prawda jest taka, że większość z nas, mówię o całym środowisku, nie potrafi w sposób kompetentny ocenić tego zapisu. Mamy tutaj możliwości, możemy te obrazy jakby, te zapisy przesyłać teraz na hemodynamiki, są one konsultowane, są podejmowane decyzje. Tak samo wychodzi tutaj. Jeżeli są pewne protokoły, one mają być tylko pomocą do czegoś. To nie może być tak, że ultrasonografia, skończymy na tym, że my nie będziemy badać tych pacjentów, tylko przyjedziemy, przyłożymy głowicę i powiemy super, bo mi się wydaje, że ja to umiem i tak będę oceniał pacjentów. Mhm. Nie, to jest uzupełnienie badania. Ja przyjeżdżam na wizytę, jakby wykonuję całe badanie i jeżeli mam taką możliwość, mam taki czas, dokładam ten protokół, którego się nauczyłem. Jakby w COVID-zie naraz okazało się, bo tak naprawdę umówmy się, ja pełnego protokołu Blue nie wykonuję u pacjentów, dlatego że protokoły większość, jak sam powiedziałeś, służą nam do oceny pacjentów wewnątrz szpitalnie. Tutaj... Znaczy, ja powiedziałem, że one stamtąd wychodzą, to jest też, pozwól, że ja się odniosę konkretnie, bo ta konkretna procedura przez odpowiedniego profesora została wymyślona w warunkach zupełnie odpowiednich, gdzie jest dużo ludzi, środków i tak dalej, spokoju, czasu. W prehospitalu jest troszeczkę inaczej. Moje pytanie postawiłem po to, może się do tego odniesie może Karol, może Karolina, może też Przemek. Czy jesteście przekonani, że to, co oferujecie w swojej ofercie, spełnia wszystkie standardy zgodnie z EBM-em, zgodnie z wytycznymi, zgodnie w końcu z merytoryką, na podstawie tego, co nasi mentorzy, wasi mentorzy, ludzie, którzy się na tym znają, jest realizowane? Może ja się do tego odniosę. Jacku, one są zgodne z merytoryką, ponieważ to nie jest nasze subiektywne podejście do ultrasonografii. Okay. My też obserwujemy mniej więcej, jaka jest struktura szkoleń na rynku i jakie protokoły są wykorzystywane. EFAS oczywiście, Blue oczywiście, protokół na przykład różnicowany wstrząsu RASH, i my nigdy na swoich szkoleniach nie powtarzamy nic, co na przykład nie jest dość mocno ugruntowane we wspomnianych przeze mnie publikacjach. Powiem więcej, tworząc na przykład swoje prezentacje, czy tak jak tworzyli je Marcin Gałkiewicz i Tomek Lem, bardzo często staramy się te rzeczy, które ewentualnie mogłyby być kontrowersyjne, maksymalnie uprościć i jednak wyprostować i dostosować też do poziomu słuchacza. Skąd to się bierze? My tutaj ja z Adamem, konkretnie szkoląc studentów czy w ramach fundacji, nie reprezentujemy
kazuistyki ultrasonografii point of care. Zresztą ta kazuistyka, ona na pewno istnieje, ale skupiamy się, tak jak Adam wspomniał, na rzeczach, które są istotne w odniesieniu do tej metafory EKG, czyli stemi, enstemi, ewentualnie blok lewej odnogi. Tak? Więc my potrafimy określić też na podstawie tych protokołów i dostosować jakby poziom przekazu dydaktycznego. Jesteśmy też dydaktykami w Centrum Symulacji Medycznej. Na Wydziale Lekarskim pracujemy z lekarzami na piątym, szóstym, pierwszym roku. Potrafimy określić, mimo że nie wywodzimy się stricte z ultrasonografią ze środowiska akademickiego, jeździmy na konferencje, tak? Uczymy się często od lepszych od siebie, tak? Te nazwiska tutaj nie padły przypadkowo. Natalia Buda, Tomek Górecki, Lem, Gała, że sobie pozwolę na takie skróty myślowe. Obserwowaliśmy część tych osób przy pracy i myślę, że wyrobiliśmy sobie gdzieś taki poziom dydaktyki i przekazu dydaktycznego, że te nasze szkolenia, one są wiarygodne. Natomiast... że ja się tak jeszcze wtrącę. Zdarzyło nam się szkolić już grupy, bo my bardzo często nie wiemy, kogo szkolimy, że podchodził do nas po szkoleniu facet i mówi, że jest ordynatorem SOR-u, że jest i chirurgiem, i lekarzem ratunkowym, że bardzo jakby prosto to wytłumaczyliśmy, gdyż on kończył już takie szkolenia przez inne jakby towarzystwa naukowe, jakie gdzieś tam organizowane, więc nie wiem, myślę, że to się gdzieś tam broni. Natomiast ja jeszcze raz podkreślę, my nie uważamy się, że jesteśmy jakimiś twarzami ultrasonografii. Czyli nie uważamy, że jesteśmy akademikami, chciałbym jeszcze raz to podkreślić. Jesteśmy solidnymi średniakami. To słowo tutaj się jeszcze myślę, że pojawi. I ja jeszcze się też z podręczników od najlepszych, tak? Kto może w Polsce uczyć resuscytacji? Tak samo moglibyśmy zapytać. Anestezjolog, ratownik i tylko instruktor określonych towarzystw. No tak moglibyśmy się doszukiwać. Ja mam pytanie do Karola. Karol, jesteś i w SOR-ze, czyli intrahospital, i jesteś w prehospitalu. Też masz doświadczenia. Zgadza się? Tak. Pracowałem z Przemkiem przez długi czas, tak notabene. Dobrze. I teraz mam pytanie na podstawie tego, co teraz zostało powiedziane. Czy dużo łatwiej, dużo lepiej, dużo bardziej komfortowo wykona się tobie taki protokół odpowiedni w zależności od konieczności w warunkach wewnątrzszpitalnych właśnie na tej drugiej linii frontu? Czy uważasz, że spokojnie to się nadaje dokładnie tak samo, w warunkach prehospital i intrahospital, ale właśnie na tej wczesnej linii nadal? Ja bym chciał, żebyś mi to troszeczkę pozwolił jakby zobrazować. Wiesz co, moim zdaniem uważam, że da się to wykorzystać w prehospitalu jak najbardziej, ale to też musi mieć swoje miejsce. To nie może być tak, że ktoś, kto będzie to wykorzystywał, za wszelką cenę będzie się starał to zrobić i tylko skupi się na tym, prawda? Jest na to czas i miejsce, kiedy oczywiście warunki na to pozwolą, ale jeżeli nie mamy na to możliwości, pojedźmy tam, gdzie ktoś będzie, bądź będzie czas, będą możliwości, żeby to wykonać, prawda? To myślę jest tutaj najważniejsze. Nie możemy się skupiać na tym, że mamy tylko pacjenta, ultrasonograf i wsiadamy do karetki i wszystkim robimy USG. No nie. Bo to jest jeszcze pacjent i jest jeszcze ABC, prawda? W szpitalu, tej pomocy szpitalnej, myślę, że są większe możliwości pod tym względem, że jest więcej osób przede wszystkim. Jest ktoś, który się skupi tylko i wyłącznie na tym, jest ktoś, kto się zajmie inną rzeczą i są jeszcze trzy bądź cztery osoby, które będą robiły zupełnie inne rzeczy, które będą potrzebne tego pacjenta. Jest ten, który jest doświadczony, zna się na tym, on to ma, robi to, idzie do tego pacjenta, on się tylko skupia na tym, nie wchodząc tak naprawdę w pracę nikomu innemu. Nikt sobie nie wchodzi w pracę, a na dwuosobowym zespole trzeba zrobić najpierw to, co jest najistotniejsze, by móc później rzeczywiście pracować z tą głowicą. I myślę, że ja to raczej
ten sposób odpowiem, bo to jest... Jest Karolina, która się tutaj melduje do zabrania głosu. Słucham cię, Karolino. Ja chciałam tylko o jednej rzeczy powiedzieć, że my o tym mówimy kursantom na swoich szkoleniach, że na USG jest czas i miejsce. I wspomniany tutaj Marcin Zbiorczyk, którego nie ma tutaj z nami. Już się zameldował w komentarzach. O, cudownie. Cześć, Marcin. Jak był u nas na szkoleniu i pamiętam sesję ćwiczeniową, za którą potem miałam wyrzuty sumienia, że się w ogóle odezwałam. I właśnie Marcin ćwiczył, ćwiczyli sobie USG, tam była, my zawsze ćwiczymy w sesjach symulacyjnych, była scenka, oni ćwiczyli, tam wdrażali to USG i tak dalej, nie? I na podsumowaniu, na debriefingu tej scenki ja zapytałam, ale czy to USG było faktycznie potrzebne w tej sytuacji, którą tu mieliście? Okay. I Marcin mu mówi, o rany, Marcin mi odpowiedział, masz rację, to mogliśmy zrobić po zapakowaniu tego pacjenta do karetki albo później, tak? Więc to też nie jest tak, że my mówimy ludziom, którzy do nas przychodzą, róbcie USG, bo ono jest super i w ogóle wciskajcie je wszędzie, gdzie się da, nie? Więc my też jakby, ja czasem pojawiam się na symulacjach, oglądam sobie różne rzeczy, odzywam się, chłopaki też są na to wyczuleni, żeby zwracać uwagę, gdzie faktycznie jest to potrzebne, a gdzie nie. No więc myślę sobie, że to nie jest takie zero-jedynkowe, nie? Okej, okay. Świetnie, świetnie. Dzięki za tą opinię. Karol, widzę po oczach, wiesz co, że bardzo jeszcze, chętnie. Przepraszam, że tak jeszcze dołożę, ale wiesz co, miałem wczoraj możliwość rozmowy z jednymi z naszych kursantów, którzy pracują na stacji dość oddalonej od szpitala, w jednym z powiatów, gdzie akurat z Przemkiem mieszkujemy. I chłopaki mnie zapytali, czy jest możliwość, żeby to wykorzystywać, prawda? Bo na przykład oni mają lokalizację, gdzie mają dwa szpitale o zupełnie różnej specyfice. Mają centrum urazowe od siebie oddalone o 20 parę kilometrów, mają szpital powiatowy oddalony od siebie 20 kilometrów. Mamy tak naprawdę różnicę około 5 czy tam 6 kilometrów. Okay. Musielibyśmy dokładnie oczywiście sprawdzić na mapie, ale to jest wszystko do weryfikacji. I wydaje mi się, że na takim etapie i w takim miejscu ta ultrasonografia, kiedy oni już mają ogarnięte tego pacjenta, to nie podlega dyskusji. I myślę, że to jest też istotne. Mhm. Słuchajcie, chciałbym się odnieść do waszej strony internetowej. Za chwilkę, kto nie zna linku, to podam, wkleję i tak dalej. Tam można oczywiście poczytać więcej o waszym zespole. Myślę, że no więcej materiałów nie będzie niż to, co przytoczyliśmy na początku. Jest o szkoleniach, jest program USG i jest coś takiego, co się nazywa raport USG. I pozwól... Tak? Adam, no ja się zastanawiam, bo jakby nie chciał, żeby... Po prostu raportu USG jest Adam, więc może Adam... Całe to spotkanie opierało się na ultrasonografii, bo to jest jakiś jeden wycinek. Absolutnie się z tobą zgadzam. Ale... Natomiast ja o raporcie szybko powiem. Mogę zadać pytanie? Chciałbym zadać pytanie związane z tą kwestią. Raport USG, który znajduje się na tej stronie, służy temu, co zaraz powiesz. Chciałem tylko zapytać, czy... To, że nie ma tam miejsca na załadowanie, przepraszam, brzydko słowo, zdjęcia, które wykonaliśmy przy zapisie USG, jest pomyłką przez przypadek, czy nie ma takiej konieczności, żeby pokazać zdjęcie, to, które zgodnie jak trzeba przejść przez ten algorytm, trzeba tam zaznaczyć odpowiednie kwestie, zaraz to szybko opowiesz, brakuje tam miejsca, gdzie jest to potwierdzone tym zdjęciem. I moje pytanie jest dlaczego, bo jeżeli wcześniej mówiliście o standardach, o EBM-ie, no to mimo wszystko jakaś tam dokumentacja w tym momencie powinna być, żeby ktoś mógł poddać ocenie, czy to, co my żeśmy zrobili, no jest prawidłowe, bo możemy się mylić. Ja bardzo szybko jakby odpowiem. My nie prowadzimy badań naukowych, my nie zbieramy żadnych informacji na temat pacjentów. Raport posłużył nam tylko tak naprawdę do tego, że ktoś nam zaufał, dał nam aparaty i chciał się zapytać, czy to w ogóle ma sens. I tak naprawdę raport to jest raport samego wykorzystania urządzenia. My wręcz tam w całym opisie tego podkreślamy, że nie są to badania naukowe, nie
pozyskujemy i nie chcemy pozyskiwać żadnych danych na temat pacjentów. Okay. Tak naprawdę ta ultrasonografia, którą my jakby umożliwiamy, te wypożyczenie aparatów, to jest wzbogacenie badania. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy w ogóle wolno nam to robić, to w tych wszystkich kodach, które zaznaczamy, jest inne, nieinwazyjne obrazowanie układu sercowo-naczyniowego, więc jak najbardziej to się tutaj, myślę, gdzieś wpisuje. I my tylko tak naprawdę zbieramy informacje, w jakim celu te aparaty zostały wykorzystywane. Wiadomo, że samo z siebie to jakby wychodzą tutaj pewne rzeczy, czy to przyniosło jakieś pozytywne, jakie ktoś wykonywał protokoły, natomiast nie prowadzimy badań, nie piszemy artykułów, nie zbieramy tego. Jeżeli kiedykolwiek pojawi się taki pomysł, bo oczywiście pytano nas o takie rzeczy, no to wtedy oczywiście uderzymy jakby z odpowiednimi procedurami, to trzeba zgodę komisji bioetycznej, tylko po co się powtarzać, tak naprawdę Tomek Górecki już to robi, więc my tu nie będziemy próbować tego małpować, bo pewnie nie wyszłoby nam to tak dobrze, więc dlatego to jest raport z wykorzystania samych urządzeń, w jakim one celu mają. Podbudowę, właśnie chcę powiedzieć Jacku, że podbudowę, dupluję Adama, że podbudowę akademicką tego USG właśnie w prehospitalu robi Tomasz i jego konferencje. Natomiast my chcemy być wyłącznie praktykami, czyli takimi wyrobnikami Bożego podwórka, gdzie jeżeli możemy użyczyć komuś tej głowicy i oswoić go z nią, bo zgodzisz się ze mną, jeżeli posiadasz wiedzę, a nie posiadasz narzędzia, to po co ci ta wiedza? Mhm. Ona jest tylko i wyłącznie jakąś ideą, tak? Znaczy my nie rozmawiamy w tej chwili o idei USG. Rozmawiamy o konkretnym narzędziu, takim jak jest LifePak 15, który służy do tego, żeby pacjenta zdefibrylować, skardiobeltować, elektrostymulować, bądź wykonać mu 12 odprowadzeniowe EKG. Nie zajmujemy się ideą EKG. Mhm, jasne, jasne, ale tak jak przytoczyłeś przed chwilką, to urządzenie LifePaka 15, 12 nawet, to też musimy mieć pojęcie, jak go obsłużyć, tak? Wiedzieć, dlaczego wciskając przycisk synchro, czy jakikolwiek inny, co się stanie, co się zadzieje. Więc dlatego zadajemy te konkretne pytania związane ze standardami, z procedurami, z wytycznymi. Przytoczyłeś kilka fajnych nazwisk, których ja w większości nie miałem okazji widzieć na żywo, tak jak wy żeście to robili, które w swoim dorobku naukowym mają określoną właśnie bagaż doświadczeń. Jeżeli wskazujemy te osoby, wskazujemy tych mentorów i pokazujemy ich metodologię działania i potem jeszcze z tego szkolimy, to jest wszystko w porządku. Tu myślę, że bardziej mogłaby Karolina powiedzieć, na jakiej zasadzie w ogóle przebiega proces kształcenia ludzi, że podglądamy się nawzajem, wyszukujemy tych dobrych wzorców i je potem wprowadzamy w życie. Ale ja konkretnie zadaję te pytania, żeby uświadomić sobie, a jeżeli się uda, to przekonać też tych przekonanych i ewentualnie rozwiać jakieś wątpliwości tych, którzy je mają, że w tych konkretnych sytuacjach wasze zdanie jest takie, a nie inne. I pytanie związane z raportem było właśnie, żeby to uściślić. Czy to są jakieś badania naukowe, czy to jest EBM robione, dlatego tak to wygląda. Już jakby wiecie, dlaczego została zwrócona na to uwaga. Okej? Świetnie. Słuchajcie, pojawiły się, mnóstwo już jest komentarzy tutaj pod naszą rozmową. Marcin na nie zaraz zerknie, wyłapie pytania, które są już do was napisane. Pozwolisz, Marcinie, że zrzucę to na twoje barki, tak żebym ja mógł się skupić na prowadzeniu rozmowy. Adam, powiedziałeś słusznie, że ratunkowa w Roztoce to nie jest tylko ultrasonografia. Ja się bardzo cieszę, ale właśnie gdyby się tak wpisało w tym głównej przeglądarce te dwa słowa, to się bardzo często pojawia, więc wybacz, to jest trochę wasza wina, no bo dzięki temu, że wasze działania są takie. To niech mi Karol powie, jakie w tym momencie, jaki kierunek jeszcze należy dodać waszych pasji dydaktyczno-szkoleniowych do tej ultrasonografii, żeby pokazać, czym jeszcze na co dzień się zajmujecie, co idealnie się wpina w projekt Wojownicy Głowicy, czy też również kształcenie z ultrasonografii na przykład na protokołach. Co jeszcze takiego robicie ciekawego w Roztoce, co się tutaj łączy nierozerwalnie z ultrasonografią? Z takich szkoleń, które my już organizowaliśmy, czy są gdzieś tam oczywiście w trakcie,
no to przede wszystkim ABC, Airway Breathing Control, gdzie też tam jest krótka wzmianka o tej ultrasonografii, kurs dla lekarzy, rezydentów. Ale jeżeli chodzi o całość tego programu i to, co realizujemy, tak naprawdę ja się w tym pełni nie zajmuję. Tym się zajmuje Adam i myślę, że jemu bym raczej przekazał tą pałeczkę, bo on tutaj się jest w stanie bardziej kompetentnie wypowiedzieć w tym kierunku, ponieważ to jest jego działka i on, że tak powiem, trzyma to wszystko w pewnych ryzach. Pojawiło się pytanie odnośnie tego raportu. Adam, mogę wrócić do tej kwestii? Ale zatem skąd wiadomo, czy to, co zostało wpisane przez daną osobę w raporcie, bez podstawy tego zdjęcia, było prawidłowo czy nie? Chodzi o ten dowód, chodzi o zamieszczenie tego, o to też chodzi. Tak jak mówię, no my raportujemy samo wykorzystanie urządzeń i to, co same osoby nam raportują. Z racji tego, że nie jest to badanie naukowe, ja opieram się jakby dla osób, które jakby dały nam te możliwości, żeby jeździć z tymi aparatami. W tych raportach będę się opierał na tym, jak same osoby jakby swoje... Okay. Moim przekazem to tego mówię, to nie jest badanie naukowe, my nie musimy tu trzymać żadnych ram, więc jak ktoś mi pisze, że znalazł wolny płyn w jamie brzusznej przy pomocy ultrasonografa, to ja w to wierzę, no nie muszę tego udowadniać. Okej. Jacku, pozwól, że się wypowiem, bo my nie, tak jak mówimy, daliśmy narzędzie i nie weryfikujemy, czyli nie sprawujemy kontroli nad użyciem tego narzędzia. Znaczy, bo w tej chwili ja chcę się odnieść też do całości działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jedyną składową, którą w tej chwili weryfikujemy w zakresie PRM-u, jest czas dojazdu. Okay. Czy weryfikacji podlegają po każdym wyjeździe? Oczywiście podlegają weryfikacji klinicznej, jeżeli wysyłamy na przykład EKG na hemodynamikę, ale nie ma... To jest przykład. Skala bólu pacjenta. Każdy wpisuje, że bolało na 7, podał mu leki, boli na 4. Natomiast jak czasami w tirażu pracowym pytałem o to pacjentów, to pacjenci mówili, ale nikt mnie nie pytał o żadną skalę bólową. Wychodzi na to, no tak naprawdę na to samo. No, czasami musimy sobie po prostu zaufać w pewien sposób, a tak jak mówię, dla nas to nie jest jakby konieczne. To jest jakby nasza wiedza, czy wiedza osób, które jakby nam zaufały, żeby nam te aparaty wypożyczyć. Udostępniają aparaty, nie? Mm-hmm. No właśnie, a słuchajcie, a to czy martwi środowisko, czy martwi nas właśnie ta metoda budowlana, jak żeś to nazwał tak śmiesznie? Może ludzie się boją tego, że to jest poza kontrolą jakoś, że może przez te parę tygodni korzystania z tej głowicy, z tego urządzenia, no nie ma jakiegoś takiego, no nad tym, nie wiem, w pieczy właśnie mentorskiej, może jakiejś takiej specjalistycznej i chciałbym tu jeszcze rozwiać te wątpliwości. Kurczę, no ja myślę, że nad naszymi działaniami w zasadzie w ogóle nie ma specjalnej pieczy mentorskiej jako ratowników. Nie mamy kamer w karetkach, w kartę może każdy wpisać tak naprawdę to, co chce, a jeżeli pacjent jest w stanie ciężkim i sam pacjent o tym nie powie, to tak naprawdę no nikt nie jest w stanie tego zweryfikować. Ja wierzę, że większość moich kolegów, już Ci Karol oddam głos, większość naszych kolegów jednak stara się robić dobrą robotę, nie? No i my też jakby w tym celu to wszystko zrobiliśmy. Kompletnie nie rozumiem, że tak wiele kontrowersji jakby może budzić taka metoda i nasza jakby otwartość w tym. No nie rozumiem. Zresztą należy zwrócić uwagę też na to, co się dzieje aktualnie na rynku. Tak naprawdę każdy, kto ukończy studia, bo w tej chwili są to oczywiście studia, idzie do pracy, otrzymuje tą pracę i nikt nie weryfikuje tego, czy on to umie, czy nie umie. Po prostu wsiada i jedzie, prawda? Mm. Więc tak jak Adam powiedział, nie ma tak naprawdę kontroli nad tym, co się dzieje. Ale jednocześnie, już Przemku, jeszcze jednocześnie, co tutaj jakby wychodzi przy tym wszystkim. Kiedyś w jeszcze poprzedniej swojej stacji pogotowia powiedziałem na głos, że uważam, że ktoś powinien nas wszystkich sprawdzać. Mnie i każdego innego tego, oczywiście zostałem momentalnie zlinczowany, no bo jak można sprawdzać kogoś, kto 20 lat pracuje, przecież on umie wszystko. Ja mówię, a ja uważam, że nie. Pracuję w tej chwili 10 lat, bardzo chętnie poddam się każdej weryfikacji i nie temu, że myślę, że ją przejdę, ale jeżeli jej nie przejdę, to ktoś mi powie, dlaczego jej nie przeszedłem. Być może jest coś, co powinienem wiedzieć, a czego nie wiem.
Niech nam powie psycholog, jakie, dlaczego jest tak ważne, żebyśmy poddawali się procesowi oceny i dlaczego jest tak ważne, żebyśmy potrafili powiedzieć sobie, mogli bez ryzyka ścięcia od razu, że coś zrobiłeś źle albo nad czym musisz popracować, bo to, co wykonałeś teraz, zagraża nie tylko po prawidłowo postawionej diagnozie, ale może zagroziłeś bezpieczeństwu na przykład pacjenta albo członkowi zespołu. Na czym tutaj problem polega? Powiem ci, Jacku, tak. Obecnie ja jestem w ogóle w takim nurcie psychologicznym mocno zakorzenionym, Remcio, w rodzicielstwie bliskości. To trochę może śmiesznie brzmi w naszym ratownictwie, ale ja to sobie mocno przekładam też na to, co my robimy ze sobą nawzajem, w zespołach, w ZRM-ie, w całym systemie ochrony zdrowia. Bardzo mocno też siedzę w komunikacji bez przemocy. I tam jest trochę taka wizja, że właśnie my nie powinniśmy się oceniać, tylko wspierać. I my trochę z takiego założenia wychodzimy, tak? Że no, nie podoba mi, może nie, że nie podoba mi się, ale ta wizja tego, że my powinniśmy być cały czas oceniani i nasza wiedza powinna być weryfikowana, sprawia, że wiele osób staje okoniem wtedy i mówi, nikt mnie nie będzie sprawdzał właśnie, bo ja pracuję 10, 15, 20 lat, nie? Myślę, że to bardzo mocno wynika z tego, w jaki sposób jest ustawiony nasz system edukacyjny. Ja ten system edukacji bardzo dobrze znam i wiem, że on jest mocno opresyjny. I wychodzę teraz z założenia po tych kilku moich latach w edukacji, wśród studentów, na szkoleniach, że dużo lepsze efekty daje, jak dajemy ludziom możliwości, prosimy ich, żeby sprawdzili, czy są w tym dobrzy, i ja im bardzo mocno wierzę, bo ja znam bardzo wiele osób, które były u nas na kursach i nie używają na przykład USG, bo mówią, wiesz co, ja nie będę tego używał, bo ja jeszcze nie wiem wystarczająco dużo na ten temat, nie? I myślę sobie trochę z takiej strony, że my się bardzo wielu rzeczy nowych boimy i mamy ten strach przed oceną, a jakby wizja ratunkowej w Roztoce jest taka, żebyśmy się właśnie nie oceniali, tylko pokazywali sobie, jakie mamy możliwości. Jeśli ktoś chce, to z tych możliwości korzysta. Nie wiem, czy Jacku odpowiedziałam na twoje pytanie, bo cię nie widzę i nie wiem, jak reagujesz. I cały czas macham głową i kiwam, tak? Znaczy wiesz, chodzi mi o to, że jakby naszym celem nie jest ocenianie siebie nawzajem, tylko bardziej wspieranie się w tym, co będziemy robić, nie? W tym, jakie mamy umiejętności. Fajnie, gdybyśmy jako ratownicy byli weryfikowani, ale nie takim systemem opresyjnym na zasadzie ty to zrobiłeś źle i ty nie będziesz już więcej, nie wiem, pracował, tylko szli trochę w taką stronę właśnie debriefingu pozytywnego, nie? I rozmawiania ze sobą nawzajem, słuchaj, widziałem, że coś nie działa, jak chciałbyś to poprawić, nie? Okay. Ja tu byłbym bardziej tak radykalny. Tak. No tak, ale wybacz mi proszę, że w tym momencie nie dostaniesz mikrofonu w tej kwestii, bo chciałem posłuchać psychologa, który bazuje zupełnie na innej wiedzy i doświadczeniu, który posiada i został wyposażony w inne narzędzia. Ja nie jestem psychologiem i nawet nie porywam się na zbliżenie do komentowania tej kwestii w taki sposób. Dlatego bardzo, Karolina, tobie za to dziękuję. Słuchajcie, no ale pojawił się komentarz odnośnie tych raportów, tak? Wyjaśnijmy, jak już padło, natomiast naprawdę nie chciałem, żeby to szkolenie, to spotkanie jakby ufiksowało się w kierunku ultrasonografii, nie? No bo to... Absolutnie nie. Tylko napisane jest na stronie internetowej Mocniej na Starcie, gdzie gościliśmy właśnie w poniedziałek Zuzę i Marcin prowadził z Zuzą wywiad, ja trochę im przeszkadzałem. Jest na stronie internetowej taki zapis, że dzięki cotygodniowym raportom medyków dowiemy się, w jakich przypadkach sprzęt znalazł swoje zastosowanie
oraz u jak wielu pacjentów pozwolił diametralnie skrócić czas diagnozy. Więc no, cały czas polega problem na tym, gdzie jest ten dowód na to, że ktoś, kto coś zrobił, zrobił to dobrze. Tutaj jakby, to nie wiem, o jakie raporty chodzi, na pewno nie chodzi to o te, o to tutaj, to jakby może wyjaśnimy. Znaczy, Jacku, ja chciałbym jakby przeciąć tą dyskusję, ona idzie właśnie w stronę dyskusji akademickiej, czego my nie lubimy, bo to jest właściwie udowadnianie teraz, że gdzieś coś pisze i nie zostało doprecyzowane samej strukturze języka. Ja nie lubię takich dyskusji, bo możemy następne półtorej godziny spierać się o detale, które według mnie są kompletnie nieistotne. Okej. Podsumowaliśmy to w taki sposób. Tak, to jest wasz czas na to, żebyście mogli się odnosić do tych kwestii tak, jak wy chcecie. Ja te pytania będę zadawał, czy ja będę przytaczał te komentarze, bo jestem jakby takim medium niosącym te informacje. Ale też będę zachęcał was do tego, żeby po gdzieś naszym spotkaniu później zerknąć na komentarze, zerknąć na to, co piszą do nas widzowie i to, co piszą do nas słuchacze. I napisał do mnie Marcin, że jest pytanie od Szymona. No właśnie tu jest odnośnie ten opór na nowe, ale to już troszeczkę wyjaśniła. Jeszcze skomentuję tak, że nie tak naprawdę, bo to nie są jakby pierwsze jakby gdzieś tam zarzuty się pojawiają i mi jest trochę, tak naprawdę powiem, trochę przykro z tego, bo tak to w tej naszej polskiej jakiejś, przepraszam, jeśli kogoś urażę, ale ja tak to jednak odbieram, mentalności jest, że nikt jeszcze nie spróbował zrobić czegoś takiego, ale jak ktoś już to robi, to jakby więcej pojawia się słów krytyki, a jak, a czy na pewno, a czy jesteś do tego przygotowany, a czy na pewno ty masz kompetencje, żeby takie rzeczy zrobić, gdzie tak naprawdę myśmy nikomu niczego nie kazali, nikomu krzywdy nie wyrządzili w ten sposób, tylko tak naprawdę do nas przychodzi ten, kto chce. Nikomu nigdy nie powiedzieliśmy, nigdzie nie byliśmy w żadnej organizacji, ej, zmuszajcie ludzi, żeby do nas przychodzili. Do nas wszyscy zgłaszają się sami, więc jakby stąd trochę jakby ten opór taki, że ktoś jakby szuka dziury w tym wszystkim, gdzie my ani na tym nie robimy biznesu, bo ja o tym powiem, my jakby te kursy właśnie temu, że Zuza jakby uruchomiła fundację i udało się to zrobić, robimy, kurczę, dla każdego za pół darmo. Wiadomo, że tam jakieś czasem koszty są, ale są to koszty jakby minimalne. No i staramy się po prostu przekazywać, jakie to jest dobre narzędzie, a czy ktoś z tego skorzysta, to to jest naprawdę każdego decyzja, nie? Co w ostatnim czasie w świecie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, abstrahując od nowych wytycznych ERC-u, zaskoczyło was bardzo pozytywnie i temu przyklepiecie i uważacie, to jest dobry kierunek działania? A jakie za chwilkę propozycje mogłyby się znaleźć w MCR-ach nowych na przyszłość, to zaraz was zapytam. Przemku, co cię zaskoczyło ostatnio bardzo dobrego w twoim środowisku medycznym? To jest pytanie zaskakujące. Bardzo proszę, Nur Distriget Life, Jacek Borowiak. Wiesz to, z natury jestem sceptykiem i jeżeli mówimy o samym systemie PRM-u, w którym pracuję, ja mówię globalnie, całościowo, jako z DRM i SORY, to pozytywnie nie zaskoczyło mnie absolutnie nic. Okej, okay, znaczy, dobra. Może inaczej. Coś, co się dzieje wokół PRM-u. Zaskakuje mnie liczba fantastycznych blogów, które się pojawiają na polskim rynku. Oczywiście wymienię tutaj nazwisko Tomka Janusa i jego Prehospital blogu. To jest zupełnie nowa jakość, która się dzieje od momentu, kiedy ja pamiętam tą sferę blogową od Grzesia Nowaka, który raczej poruszał tematy około ratownicze i około społeczne związane z ratownictwem. Natomiast Tomek Janus, no to jest prawdziwa petarda. Prehospital blog, tak samo blog, który uważam za bardzo merytoryczny, Marcina Wojcieszka Kolczera. Ta inicjatywa, którą właśnie zapoczątkował w sensie też akademickim i praktycznym Tomek Górecki, jakby nie, w ogóle by nas tutaj dzisiaj nie było, gdyby nie Lem, Gała i Górecki, tak? Nie rozmawialibyśmy o ultrasonografii w ZRM. Nawet na tym poziomie negacji pewnych metod, tak? Upraszczania pewnych metod albo ich pozytywnej akceptacji. Okay.
Tomek Górecki już jest z nami, bo już się zameldował, tak więc Tomasz, chłopie, gdziekolwiek dzisiaj w Polsce jesteś, a może gdzieś daleko, pozdrawiamy cię bardzo. Karol, co cię zaskoczyło ostatnio pozytywnie w PRM-ie albo w szpitalu, w którym pracujesz? Coś, co powiedziałeś sobie, wow, kurczę, ale fajne. Wiesz co, przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że wśród osób, z którymi pracuję, zajawili się tą ultrasonografią. Mam tutaj na myśli zespół Świtu, który serdecznie pozdrawiam. Chłopaki naprawdę bardzo chętnie ku temu idą i bardzo są zajawieni tym tematem, chcą coś więcej, chcą próbować się szkolić, chcą coś doczytywać, na dyżurach chodzą, że tak powiem, rzeźbią. Dodatkowo, czy coś mnie jeszcze tak zaskoczyło? Myślę, że poza tym, chęć jeszcze zespołu, z którym pracuję odnośnie szkoleń takich wewnętrznych i jeżeli chodzi o SOR. Tak naprawdę to chyba nic więcej. Nie miałem jakoś ostatnio kontaktu z zespołami, żeby być tam wśród nich i jeździć z nimi, więc mogę tylko odpowiedzieć to, co mnie w tej chwili otacza. Ale też nasza rozmowa jest z zakresu medycyny ratunkowej, a jesteś de facto w tym miejscu, gdzie ta medycyna ratunkowa mniej lub bardziej jest uprawiana. W związku z tym pytanie wydaje mi się całkiem celowe. Ty, Tomek Górecki, napisał, a mam dyżur w Bochni, to takie miasto obok Krakowa. Tak więc Tomasz, fajnie. Jak będzie miał COVID-a i mu nie przyjmą, to przyjedzie do mnie. Tak jest. Tak więc Tomasz, fajnie, fajnie, że się do nas tutaj odezwałeś. Życzymy Tobie dobrego i spokojnego dyżuru. A co w dobrym, takim fajnym znaczeniu, takim stopniu zaskoczyło dobrze Karolinę Ubych w ostatnim czasie, jeśli chodzi o te nasze medyczne światy? Ja od niedawna dopiero jestem faktycznym pracownikiem ZRM-u, bo ja wcześniej w ogóle kocham wolontariaty, jestem mistrzem wolontariatów. Wcześniej byłam na wolontariacie na SOR-ze, potem byłam na wolontariacie w ZRM-ach i zawsze wszyscy mnie pytali, ale w ogóle czemu ty w ten wolontariat wchodzisz, nie? Ja mówię, wiecie co, bo ja lubię mieć taką elastyczność, mam małe dzieci, więc tam nie muszę robić 12 godzin, tylko na przykład po 7 idę do domu i mówię, dobra, sorry, ale muszę odebrać dzieciaki, nie? Wiadomo, że to różnie wychodziło, bo się różnie działo, ale generalnie tak zawsze wychodziłam z takiego założenia. I od niedawna jestem w ZRM-ach i jestem, powiem trochę o sobie, ja jestem taką osobą, która się bardzo przejmuje wszystkim, bo w ogóle nie śpię po nocach przed tymi moimi dyżurami i pozytywnie zaskoczyło mnie to, że środowisko, które ja uważam za mocno zamknięte, jakby przyjęło to w porządku, nie? O, przyszła Karolina, jest nowa, nie zostałam, wiecie, tam jako nowa naznaczona, tylko że oni fajnie mnie jakby przyjęli, chociaż my się znaliśmy, ale to zawsze była dla mnie taka obawa. Druga pozytywna rzecz, że zaczynamy gadać o komunikacji. Keep in touch, Szymon, który był tu ostatnio, tak, w Medic Relations. Ja też prowadzę wykłady ze studentami na ratownictwie, na pielęgniarstwie, mam zajęcia na lekarskim i oni mówią do mnie, pani jest pierwszą osobą, która nam powiedziała o tym, że na przykład pojawia się bezradność w naszej pracy. Czemu nikt wcześniej nam nie mówił o bezradności, nie? Czemu my o tym nie gadamy? Czemu nikt nam wcześniej nie powiedział o tym, jak przekazywać trudne informacje pacjentom? Dlaczego tego nie ma w programie edukacji, nie? Na ratownictwie, na pielęgniarstwie, my o tym nie mówimy, a nagle się okazuje, a potem ludzie mają do nas pretensje, że my tego nie umiemy zrobić, albo my się odcinamy emocjonalnie, nie? Mm-hmm. I to jest taka rzecz, która jest dla mnie mega pozytywna, dlatego że mi się wydawało do pewnego momentu, że środowisko medyczne generalnie, medyków wszystkich, jest mocno zamknięte na ten temat komunikacji. Jak ja o tym mówiłam, to wszyscy mówili, a jakaś tam dziewuszka przyszła i sobie opowiada o komunikacji, a nie ma o tym zielonego pojęcia, bo z nami nie jeździ, nie? Też taki był argument chłopaków, nie? Że wejdź do tego środowiska, żeby im pokazać, że ty jesteś z nami. I faktycznie to trochę działa, dlatego że jak ja im mówię, że słuchajcie, ja to wiem, jak to wygląda, nie? Tutaj byłam z wami, to oni zaczynają do mnie o tym mówić, nie? Że faktycznie mają taki problem i to mnie pozytywnie bardzo, uważam, że to jest takie ogromne pole do zagospodarowania i
do tego, żebyśmy mieli szerszy horyzont, nie? Bo my czasem patrzymy bardzo wąsko, ale nie dlatego, że chcemy patrzeć wąsko, tylko dlatego, że ktoś nam nie pokazał innej perspektywy. Rozumiem. Dobrze, to już jakby zaczęłaś odnosić się do pytania, które za chwilkę, co byś zaproponowała w nowej metodologii działań czy edukowania osób, które są na etapie kształcenia w kierunku właśnie ratownictwa medycznego czy medycyny ratunkowej, to już ten jakby obszar wskazałaś. Tam należy zrobić dużo, ale już mimo wszystko jest dobry odbiór. A co pozytywnego zaskoczyło Adama? A Przemka poproszę, żeby się zastanowił, co by chciał wprowadzić w przyszłości do MCR-ów, kiedy one będą poddawane jakiejś ocenie i ustawa będzie poszerzać swoje działalności, znaczy zakres działania, i to samo pytanie będę kierował do każdego z Was. Tak więc Karol, Przemek i Karolina już poniekąd odpowiedziała. Tak więc Adam, ja Cię proszę, żebyś jeszcze powiedział o czymś pozytywnym, bo o negatywnych rzeczach to też nie zawsze trzeba tylko mówić, a warto mówić o pozytywnych. To znaczy właśnie, prawda jest taka, że to przykre trochę, że mi jakby myśląc o tym wszystkim jest ciężej znaleźć te pozytywne niż te negatywne rzeczy. Natomiast jak już padło temat tej komunikacji, jak zaczynałem pracę, no mówię już ponad te 10 lat temu, to ten temat w ogóle nie istniał. I faktycznie zaczyna się tu coś w tej sferze dziać. Ja bardzo jakby nie lubię, znaczy jak słyszę, że ktoś mówi, a byłem u roszczeniowego pacjenta. Tak naprawdę ten roszczeniowy pacjent najczęściej spowodowany jest roszczeniowym albo byle jakim podejściem zespołu ratownictwa, bo wielokrotnie jakby to widziałem. I tak naprawdę to mnie pozytywnie zaskakuje, że jednak coraz więcej ludzi gdzieś zaczyna się doszukiwać w tym, że ta cała wizyta, ta cała nasza praca powinna jednak jakoś wyglądać, nie? Mm-hmm. Oczekuję czegoś od drugiego człowieka, no ale najpierw jednak to jest od zawsze mówione, oczekujmy jednak od siebie. Ja jest też trochę łatwiej, bo jakby ta komunikacja, znaczy łatwiej niż innym, bo jakby my o tej komunikacji, może to śmiesznie zabrzmi, ale rozmawiamy przy obiedzie czasami, nie? No bo jakby mając psychologa w domu, ja przyznam się szczerze, że na połowę tych rzeczy nie zwracałem wcześniej uwagi, nie? Ja czasami tak, przed chwilą też się tak wtrąciłem, że ja bym był bardziej radykalny. Ja czasami powiem swoje zdanie, Karolina powie mi swoje, ja siedzę tak dłuższą chwilę ciszej i jednak przychodzę, no mówię, no może masz rację, nie? Więc też... No, tak, to tak. Więc jakby to tutaj mnie zaskakuje, że jednak są dalej osoby, które chcą. Tak naprawdę cała Roztoka nam to pokazała, bo jakby był taki moment w tej medycynie, gdzie już myślałem, że czas zmienić pracę. Nie wiem, co to robić, ale czas zmienić pracę, bo jest bez sensu. Natomiast właśnie w tej Roztoce przyjeżdżają ludzie, którym się chce. I wszyscy mówią o tym samym, że jak zmienić moje środowisko, moje otoczenie, jakby nie temu, żeby go zmieniać, że muszę stąd uciec, tylko jak zmienić tych ludzi, żeby też jakby zaczęli dostrzegać pewne rzeczy, nie? No więc widzę, że jednak te kwestie jakby zaczęły się pojawiać. Bardzo też pozytywnie widzę, że czegoś, czego wcześniej nie było i czego na wielu miejscach jakby dalej nie ma, że jest jednak dialog pomiędzy nami. Chodzi mi tutaj o ratowników, pielęgniarki, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, sanitariuszy, salowe, jakby, że ten dialog się zaczął jakby pojawiać, bo do pewnego momentu, dalej jak w niektórych miejscach, tak jak mówię, jest, że tak naprawdę czasami gdzieś też kiedyś usłyszałem, że czemu ty się bratasz z lekarzami? Ja mówię, czemu bratam? No, pracujemy razem, no przecież rozmawiamy na temat pracy, czy tam razem robimy coś. Dla niektórych dalej to jest takie zamknięte, a ja myślę, że to środowisko nie powinno tak wyglądać, więc... Mhm. Rozumiem. No, jednak się cieszę, że to się dzieją takie rzeczy. Mhm. Przemku, słucham ciebie, gdybyś na bazie swoich doświadczeń jako człowiek, który od kilku lat uprawia ten zawód, również antropolog literatury, bo to też jest ważne, bo masz troszeczkę inne spojrzenie, żartobliwie oczywiście mówiąc, ale gdybyś miał zaproponować ciekawe, nowe, w twojej ocenie wartościowe rozwiązania na przyszłość, które dobrze by było, żeby były ujęte, były poszerzone o te procedury, które ustawowo są nakładane w zakresie i kompetencji, i możliwości, rekomendacji również. Co to by było? Słuchaj, ja sobie mogę oczywiście pomarzyć. Możesz.
Mogę. Ja kopnąłbym ten stolik i go wywrócił, wiesz? Mówię o kształceniu akademickim w zawodzie ratownika medycznego. Nie uważam, że żeby uprawiać ten zawód, konieczne jest 3 lata studiów, z których 60, oczywiście w tej chwili mówię zupełnie z głowy, może to jest 50, może 40% programu, absolutnie nie wnosi nic w sferę naszej działalności zawodowej. Jeżeli mówimy o etyce, to wprowadziłbym warsztaty etyki zawodowej, tak? W ramach kształcenia. Natomiast chodzi mi bardziej o unifikację umiejętności w całym systemie. Właśnie przeciwnie, co do tego mówi Karolina, zweryfikowane oczywiście standardami międzynarodowych towarzystw albo jednego towarzystwa, czyli w tym przypadku na przykład, jeżeli jesteśmy najbliżej ERC, no to próbujmy wprowadzić obligatoryjne kursy ERC-owskie jako element wymagany do istnienia w systemie. Myślę, że spowodowałoby to faktyczne przewrócenie stolika i niestety spowodowałoby dalszy odpływ kadry z ratownictwa medycznego, ponieważ niektórzy mówią, że jestem złośliwym sceptykiem. Natomiast widzę, jaka ilość dobrych rzeczy się dzieje, jakie kompetencje społeczne i merytoryczne posiadają niektórzy ratownicy. Wśród moich kolegów mogę wymienić kilka nazwisk, nie chciałbym, ale na pewno... Nie będę wymieniał nazwisk. To nie wymieniaj, bo jak zapomnisz, to się obrażą. Mówię o tych pozytywnych aspektach, że chciałbym być jak ktoś z plakatu, kto obok mnie jeździ, tak, w ZRM-ie. Natomiast niestety widzę dramatyczną ilość negatywnie, źle merytorycznie, społecznie w zakresie właśnie komunikacji przeprowadzonych wizyt, gdzie niestety czynimy sobie z tego naszego pacjenta wroga. Ten nasz public relations dramatycznie upada na łeb, na szyję. I teraz wracając do tego mojego marzenia, które mogłoby się zrealizować. Zakładając, że proces weryfikacji kształcenia ratownika nie odbywa się w trybie akademickim, natomiast w trybie określonych kursów i zakończonych ciężkimi egzaminami, mamy możliwość naprawdę z tego społeczeństwa wyciągnąć fantastycznych, inteligentnych, bystrych ratowników, którzy niekoniecznie muszą swój proces edukacji zakończyć na licencjacie, magistrze lub doktoracie. Jest to zupełnie inna metoda, to jest pójście w strefę akademicką, natomiast przedstawię to na prostym przykładzie, żeby Jacku nie przedłużać. Rekomendacja 2 ratowników TOP, 2-letni okres kandydacki, po czym weryfikacja tych umiejętności i ciągła ewaluacja czyni w tej chwili z TOPR-u jedną z najbardziej elitarnych, jeżeli nie elitarną formację w Polsce. Przyklejając się trochę do tej roztoki, chciałbym, żebyśmy byli postrzegani jako zawód właśnie w kategoriach tej elitarności. 15 tysięcy fantastycznych ludzi, którzy pisząc kartę medycznych czynności ratunkowych, jest w niej logika formalna, jest w niej normalna polszczyzna, nie na poziomie literackim i z tej karty coś wynika. Natomiast... anegdoty środowiskowe, które są opowiadane oczywiście, dziwimy się zarzutom ze strony środowiska lekarskiego. Mam porównanie w kształcie, jakby szkoląc przyszłych lekarzy też w zakresie stanów nagłych. No niestety ta przepaść czasem jest, muszę to z przykrością powiedzieć, choćby kompetencji intelektualnych jest dramatyczna. Możliwe, że się narażę środowisku, ale nie każdy powinien zostać ratownikiem, tak jak być może nie każdy powinien zostać stolarzem, ślusarzem, bo nie potrafi na przykład, albo tokarzem, tak? Wszystko, bo nie chciałbym przedłużać tego tematu, on jest też, nie chcę się spotkać jakby z zarzutami, że jestem negatywistą jakimś tam. Okej, no to ja bym chciał, żeby Karol się wypowiedział, bo Karol siedzi i obserwuje. Tak bardzo krótko, jeżeli chodzi o ten temat, dla mnie, ja bym chciał, żeby kiedyś zaistniał taki system, gdzie podzielilibyśmy tych ratowników na tych, którzy pracują przedszpitalnie, na tych, którzy pracują szpitalnie, ci, którzy się zajmują gdzieś tam intensywną terapią, gdzieś
pracują na takich oddziałach, ci, którzy pracują w oddziałach ratunkowych, ci, którzy jeżdżą w zespołach, czy latają, na wzór troszkę naszych, może nie dla sąsiadów, ale na wzór po prostu takiego światowego ratownictwa. Myślę, że to by miało fajną przyszłość, bo jest wielu świetnych ratowników, jest wielu w ogóle świetnych ludzi, którzy pracują poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, pracują oni w szpitalach bądź w innych jednostkach i dać im możliwość po prostu rozwoju tak naprawdę, żeby też oni mieli jakieś możliwości, żeby coś więcej dać od siebie i też zbudować jakąś bazę tam, gdzie oni są. Świetnie. Mega sprawa. Bardzo za to szczególnie tobie dziękuję. A Adam, co tam podeślę do tego całego kaganka życzeń? To znaczy ja od samego początku, to co jakby tu już zostało powiedziane, uważam, że powinny być oceniane nasze kompetencje takie społeczne, czy my w ogóle nadajemy się. To nie jest zawód, który jakby... Powinien zrzeszać socjopatów. Dokładnie. Ja rozumiem, że niektórzy lubią się uważać trochę za takiego doktora House'a, który jest być może często niezrozumiały, często nieuprzejmy, ale w tym wszystkim merytoryczny. Problem tylko w tym jest taki, że większość osób jest niezrozumiała, nieuprzejma i w ogóle nie jest merytoryczna. I niestety tak to bardzo często wygląda, więc uważam, że zarówno tak jak nasze kompetencje jakby medyczne są, powinny być poddawane jakiejś weryfikacji. Niestety realizacja punktów edukacyjnych, gdzie idziemy często, bo może są fajne kursy, ale często one mają wątpliwą jakość, bo tak naprawdę też nikt nie weryfikuje, jakie te kursy są, bo weryfikowany jest program tylko, więc uważam, że niektóre, przynajmniej te podstawowe czynności powinny być weryfikowane. Zarówno nie wiem, może to też, tak jak Przemek mówi, że się należy, być może rozmowa z psychologiem jakakolwiek, tylko też kimś, kto rozumie to środowisko, żeby to się nie skończyło na rozmowie kogoś, kto nie wie o co jakby biega. I kolejna rzecz, stopniowanie. Niestety niektórzy z nas skończą studia i będą się jakby rozwijać w tym kierunku, że tak będą jeździć karetką, prawda, będą się cieszyć, że są kierowcami karetki, odnajdą w tym jakąś przyjemność, będą dodatkowo zakładać kucia, naciągać leki, ale niekoniecznie decydować. Natomiast inni odnajdą się bardziej z tej drugiej strony, gdzie będą jednak podejmować często te krytyczne decyzje. Tak samo jak w innych systemach zagranicznych, jak na przykład, wiem trochę o systemie kanadyjskim, bo mam tam przyjaciół, gdzie nawet na śmigłowcach latają paramedycy, natomiast są to critical care paramedycy, którzy są jakby po całkowicie jakby innym szkoleniu, to znaczy bardziej rozwiniętym i uważam, że to też się powinno tutaj wydarzyć, że no nie każdy ratownik tego, być może tak jak Karol powiedział, kto inny będzie chciał się kierunkować w kierunku SOR-u, kto inny będzie się chciał kierunkować w kierunku karetki, a być może jak w innych systemach będą jednoosobowe samochody małe, gdzie ratownik jako taki pierwszy ten będzie dojeżdżał do pacjenta, oceniał, czy tam w ogóle na przykład jest konieczność, żeby przyjeżdżał zespół ratownictwa, być może nie. Więc na pewno oceniał kompetencje, weryfikował i stopniował to ratownictwo. Dzisiaj, a propos tego, co powiedziałeś, dzisiaj miała niestety miejsce strzelanina w Oslo, drodzy Państwo, gdzie na chodniku niestety jedna osoba zastrzeliła drugą i w pierwszym rzucie najbliżej był wysłany właśnie paramedic single unit, który był tam bardzo szybko, bo był w okolicy. Ja kiedyś rozmawiałem z ekipą tych chłopaków i co niektórzy uważają, że oni po prostu nie potrafią często pracować w zespole. Oni się nadają do jasno określonych zadań, właśnie takich jednostkowych. Oczywiście potrafią pracować w teamie już później, ale oni są, to są ludzie, którzy są troszeczkę przesiani z tego systemu i oni dzięki swoim takim, Karolina pewnie powie jakimś mądrzejszym językiem niż moje, własnym umiejętnością, własnym cechą osobowości, że są dopasowani do tego, więc to się chyba trochę zgadza z tym, co powiedział Przemek, co powiedział Karol i co powiedział Adam, że czasami jest tak, że można kogoś dopasować. Słucham ciebie, Karolino. Właśnie w związku z tym chciałam powiedzieć, że ostatnio mieliśmy na stacji u nas taką rozmowę, że trochę byśmy chcieli tego i żeby w ratownictwo został wprowadzony taki system korpo,
ale w taki sposób, żebyśmy właśnie weryfikowali tych ludzi, żeby był jakiś headhunter w naszym środowisku, nie? HR psycholog, który po prostu przeprowadza rozmowy, sprawdza sobie, robi tym ludziom testy psychologiczne i sprawdza, do czego oni się nadają, tam się określa pewne kompetencje i wtedy byłoby łatwiej tymi zespołami też zarządzać, trochę je układać i wystrzegać się właśnie tych osób, które przychodzą na przykład tylko po to, żeby się wyżyć na pacjencie, bo czują, że mają pewną władzę. Bo niestety, ale nasze środowisko jest znane z tego, że my wchodzimy z buta na wizytę i udowadniamy ludziom, że oni są nikim, a my tu jesteśmy panami życia i śmierci. I bardzo tu wymaga to ogromnej zmiany. Nie do końca jeszcze wydaje mi się, że my sobie zdajemy jako ratownicy i cały system sprawę z tego, że trzeba to zrobić, bo to status quo dla niektórych jest po prostu tak ważne, że oni sobie nie dadzą tego z stołka za przeproszeniem, spod tyłka wykopać. Przemek, rzuć coś na taśmę, jeżeli chcesz. Dodam tylko jeszcze na koniec, bo ja widzę, że chyba zbliżamy się, Jacek, do końca, że myślę, że najbardziej szkodzi ratownictwu ta aura bohatera. No co to czytałem ostatnio na piśmie ratunkowej w Roztoce, bądźmy profesjonalistami, posiadajmy fajne kompetencje miękkie, nie bądźmy bohaterami. Korzystajmy z empatii zawodowej i nie próbujmy się ubrać w kostium Supermana. Jeżeli chodzi o umiejętności merytoryczne, tak. Natomiast absolutnie wystrzegajmy się tej aury właśnie Supermana. To nie jest fajne. Tak łatwo mnie się nie pozbędziesz, panie liderze ratunkowej w Roztoce, bo tu są jeszcze trzy punkty programu. Pierwszy punkt programu to jest prezent dla was, który w tym momencie do was leci. Mam nadzieję, że niczego nie skopię, bo w poniedziałek był prezent dla fundacji. Oczywiście zapomniałem. I wiecie, jaki dostałem okrzan od Majka? Normalnie był taki opiernicz, gość w starej górskiej chacie, nie ma internetu, ale wysłał gołębia, wiecie, ten liścik, gołąb napisane, taka czaszka jak u piratów. Tak więc od razu robię to, co robię teraz. Słuchajcie, to jest dla was. Mam nadzieję, że widzicie. To jest plakat taki okolicznościowy, który nasz Mike rysownik zawsze tutaj wszystkim, o przepraszam, tu was wrzucę, pokazuje. Bardzo nam się podoba, chyba sobie wydrukujemy jako plakat. Obowiązkowo. Super koszulki będą. Koszulki tak. Sobie zrobimy. Obowiązkowo dostaniecie ten plakat na maila, żeby on był w takiej bardzo dobrej jakościowo wersji. Bardzo proszę, wydrukujcie i powieście. Jak wspomniałem, ten Mike to fajny osobnik, fajny rysownik, który ilustruje nasze wydarzenia w Nordic Triggered Life. Tak więc raz jeszcze kłaniam się Mike'owi za to, co robi dla nas. A dzisiaj szczególnie ta ratunkowa w Roztoce, gdzie stoi właśnie sobie tutaj taki rogaś, który ma chyba takie ostre pretensje do tych wszystkich ludzi, którzy mu po tych górach tam chodzą. Może to tak troszeczkę jak z naszymi turystami, ale to już zostawię tutaj w trzech kropkach. Druga sprawa, o której żeśmy rozmawiali, bardzo bym was prosił, żebyście pomogli mi zaprosić wszystkich naszych widzów i słuchaczy do wydarzenia, które będzie miało miejsce już niebawem, a dokładnie to wydarzenie będzie miało miejsce 6 maja. I tutaj, drodzy państwo, nie lada gratka, wcześniej Przemek powiedział o osobach latających, to kolejna odsłona lotniczego pogotowia ratunkowego w Nordic Triggered, a będzie o pielęgniarstwie ratunkowym i państwa i naszym gościem będzie Marek Maślanka. I teraz zapraszajcie do tego wydarzenia, słucham was. Ja może zacznę, tak. Niejakiś miesiąc temu, stojąc bardzo długo, czekając z pacjentem pod SOR-em w Oświęcimiu, już miałem jakby możliwość, żeby tego pacjenta przekazać, natomiast w pewnym momencie nadleciał śmigłowiec i jakby był pilniejszy, więc jakby wepchał mi się w kolejkę. I chciałem powiedzieć, że Marku, który mnie wtedy nie poznałeś, bo byłem w kombinezonie, wybaczam ci. I bardzo wszystkich zapraszam jakby z tego miejsca na spotkanie z tobą tutaj w Nordic Triggered.
Zapraszam na spotkanie z Markiem Maślanką, pielęgniarzem LPR-u z naszego rejonu operacyjnego, czyli Ratownik 6 krakowski. Dobrze. Gorąco zapraszam na Nordyjskie GET z Markiem Maślanką jako pielęgniarstwo ratunkowe w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Karol jest niesamowity. Ja się chcę umówić z tobą na wywiad one by one. Karolina i Adam, może powiedzcie coś tutaj w odnośnie naszego kolejnego wydarzenia i przechodzimy do ostatniego elementu naszego spotkania. No już powiedziałem, ty zapraszaj teraz. To ja też zapraszam serdecznie na spotkanie z Markiem Maślanką. Myślę, że on nam pokaże znowu inną perspektywę naszego środowiska, a ja jestem fanem w ogóle różnych perspektyw, więc tak, poszerzajcie swoje perspektywy i zobaczcie, co ma do powiedzenia pielęgniarz LPR. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. To będzie, jak już powiedziałem przed chwilką, kolejna odsłona lotniczego pogotowia ratunkowego. Już mieliśmy wcześniej doktora anestezjologa na naszym tutaj pokładzie. Teraz będzie Marek jako medyk i pielęgniarz, a za jakiś czas, mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy gościć kapitana statku powietrznego, który, a może panią kapitan, nie wiem, zobaczymy, wszystko jeszcze przed nami tutaj w kooperacji z lotniczym pogotowiem ratunkowym. No to dobrze, drodzy państwo, to wy teraz, moi mili, bardzo bym was prosił, żebyście w drogą podsumowania przekazali wszystko to, co światu chcecie przekazać, to o co ja was dzisiaj nie zapytałem, to co nie zapytali dzisiaj słuchacze. Pierwszy raz się ucieszyłem z tego powodu, że nie było bardzo dużo pytań, bo wszyscy tylko po prostu pewnie siedzieli i tak słuchali was i ja się bardzo cieszę, że w taki magiczny, fajny sposób narysowaliście tą wyobraźnię naszych widzów i słuchaczy. Tak więc może zaczniemy od Karoliny. Karolino, jakbyś była tak uprzejma, podsumuj nasze spotkanie, a ja w międzyczasie będę wrzucał wszystkie linki, gdzie można was znaleźć i zobaczyć. Dobra, to ja się bardzo cieszę z tego, że mogliśmy tu sobie trochę z tobą, Jacku, porozmawiać o tym, jak my postrzegamy system i czym jest dla nas medycyna ratunkowa i robienie dobrej medycyny, czym jest dla nas robienie dobrych kursów i tak naprawdę myślę sobie, że robimy to po to, żebyśmy z każdym dniem, każdy z nas był coraz lepszy w tym, co robi. I do tego was zachęcamy, do tego, żeby się szkolić, nie tylko u nas w Ratunkowej w Rozpoce, ale we wszystkich fajnych miejscach, które są w Polsce, bo tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo. Za każdym razem, kiedy poszerzacie swoją wiedzę, kiedy poznajecie nowych ludzi, którzy robią teoretycznie to samo, co wy, może się okazać, że pokażą wam zupełnie inną perspektywę i właśnie to jest chyba najważniejsze. Teraz ja, dobrze. No ja w taki, jakby tak samo podsumowując, znaczy no chciałbym podkreślić, żebyśmy jako ratownicy, jako całe środowisko jakby cały czas jednak starali się poszerzać te swoje horyzonty, żebyśmy to, o czym też tu dzisiaj powiedzieliśmy, nie zamykali się tylko na samą tą medyczną strefę, bo kiedy zaczynałem pracę, jeden z lekarzy powiedział mi, że byliśmy leczyć dobrym słowem. I tak naprawdę czasami to leczenie dobrym słowem to już jest połowa sukcesu, kiedy udzielimy wsparcia temu i zrozumienia temu naszemu pacjentowi. Nawet tej przysłowiowej leokadii, do której jedziemy 50 raz do nadciśnienia jeszcze w środku nocy, udzielmy tego wsparcia. Jeżeli chodzi o swoje projekty i naszą jakby realizację i kontrowersje, o których też tu dzisiaj porozmawialiśmy, ja słuchajcie, ja te wszystkie kontrowersje przyjmuję jakby i jeżeli ktoś jakby ma wątpliwości, ja zachęcam do tego, żeby do nas pisać i z nami rozmawiać i będziemy jakby to wszystko rozwiewać, bo ja staram się być człowiekiem, który no, ma jakąś samokrytykę w sobie, więc tak naprawdę zachęcam do tego, więc rozwijajmy się i patrzmy też na tą drugą stronę ratownictwa, no i oczywiście zapraszam do Roztoki. Karol? Podsumowując nasze spotkanie, to słuchajcie, przede wszystkim chciałbym, żebyśmy się nie poddawali to, co robimy, wierzyli, że zawsze się tam coś uda, że uda się to zrealizować. Ważne, żeby dążyć do jakiegoś celu i po prostu nie poddawać się w połowie.
I myślę, że to jest moim zdaniem taki jeden z głównych elementów, na który ja też zwracam uwagę i na tym się skupiam. Chciałbym, żeby każdy tam rzeczywiście tak uderzył się pięścią w piersi i zastanowił, czy chciałbym coś zmienić, czy mam coś jeszcze do zmiany, czy już jestem na tym etapie, kiedy muszę zmienić pracę. Więc myślę, że to jest taka moja intesencja tego. Więc także zapraszam do nas, bo myślę, że napędzimy jakąś pozytywną energią, przynajmniej będziemy się starali. I z mojej strony tyle. Dzięki wielkie. Ale też wychwycimy wypalenie zawodowe. Dokładnie. Ja zwracam się do was, dotychczasowi uczestnicy i nasi goście. To jest nieprawda, że Roztokę tworzy tylko nasza czwórka plus pozostali wszyscy cenni goście, instruktorzy. Dziękujemy wam za te 2 lata wspólnie, za te wszystkie wspólnie spędzone wieczory, wypity z umiarem alkohol, rozmowy nie tylko o ratownictwie i ta energia, ona zawsze płynie w 2 strony. Ona płynie od nas, ale ona też płynie do was i za to wam bardzo dziękujemy, że mimo, że kurs ma formę otwartą, niecertyfikowaną, jest właściwie autorskim pomysłem za każdym razem, to chcecie do nas przyjechać. Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Dziękujemy ci, Jacku, też za to fantastyczne zaproszenie. To ogromna przyjemność cię oglądać i być twoimi gośćmi. Pięknie. Bardzo wam za to dziękuję. Liczę na to, że w tym miejscu, gdzie wy jesteście teraz, może nie, że wszyscy się zwalą do waszych mieszkań, ale po drugiej stronie tego monitora będą zasiadały takie osoby, które będą chciały porozmawiać o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Nawet jeżeli popełniamy błędy, nawet jeżeli coś z punktu widzenia merytorycznego zrobiliśmy źle i widzimy, że to nie działa, albo nam ktoś zauważył pewne nasze niedoskonałości, to bardzo się cieszę, żebyśmy mogli odważnie sobie na ten temat powiedzieć. Nawet jeżeli daliśmy gdzieś przysłowiowego ciała, to fajnie jest, że ktoś po przyjacielsku do nas przyjdzie i powie, słuchajcie, ten kierunek działania, który teraz żeście obrali, on nie jest dobry, bo on nie jest dobry z tego, a nie innego powodu. I chciałbym, życzyłbym sobie i wam, żeby ten poziom komunikacji był między nami. I myślę, że warto zadbać też o to, żeby siebie też troszeczkę więcej słuchać, a mniej mówić. Zobaczcie na Karola. Karol siedział, słuchał, notował i dopiero tam później wam da wszystkim w tej Roztoce, prawda? Ojciec chrzestny nigdy wiele nie mówi. No właśnie. Drodzy Państwo, przede wszystkim myślę, moi drodzy, że trzeba podziękować widzom, którzy dzisiaj byli z nami. Dzięki portalowi Ratownictwo Medyczne Łączy Nas Wspólna Pasja, dzięki tym wszystkim innym partnerom, którzy byli dzisiaj z nami. Informacja dotarła do wielu z was. Poświęciliście swoje ponad 2 godziny, to jest niesamowite. Kiedyś ktoś powiedział, że te live'y są zbyt długie, a ja powiedziałem, no dobrze, no ale takie są, więc jeżeli ktoś chce spędzić z nami te 2 godziny, to ja się bardzo cieszę, a jeżeli ktoś kto chce potem zrobić na ratę, albo oglądać jak Dynastia, albo Moda na Sukces, to też ma do tego prawo. Tak więc dziękuję widzowie, dziękuję słuchacze, zapraszam was wszystkich do tego, żebyście odwiedzali nas na naszym kanale YouTube, zapraszam was, żebyście zerknęli na Spotify, ale też wejdźcie na stronę internetową Ratunkowa w Roztoce. Powiedziałem przed chwilą, że są Instagramy, w tych internetach można znaleźć tę ekipę, tak więc będzie mi niezmiernie miło, jak wejdziecie, lajkniecie, poślecie dalej informacje, że na przykład się coś ciekawego dzieje. Coś jeszcze chcemy dodać, moi drodzy? Bardzo wam dziękujemy za te poświęcone godziny. Wrażenie jest takie, że ja powiem szczerze, bałem się, Jacku, tego spotkania, bo to chyba było pierwsze takie spotkanie, na przykład moje online i nie mam świadomości widzów i to jest, ja nawet nie wiem, ile osób nas ogląda, więc też dziękuję państwu bardzo za poświęcony nam czas. Dziękuję ci, Jacku. Fajnie. Doskonale. Drodzy Państwo, w kolejnym wydaniu Nordist Triggered Live o rozmowach związanych z ratownictwem medycznym i medycyną ratunkowym gościliśmy ratunkową z Roztoki. Była to pani Karolina Ubych. Dziękuję.
Był też z nami małżonek pani Karolinie o imieniu Adam. Kłaniam się panu. Był też Karol, ojciec chrzestny milczący Karol Szwej. Dziękuję ci bardzo, Karolu. I był również z nami pan Przemysław Gancarczyk, któremu również się kłaniam nisko. A państwa zapraszam na kolejne wydarzenie, które już 6 maja. Porozmawiamy o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej z zaproszonym gościem, jakim będzie pan Marek Maślanka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kłaniam się państwu nisko, macham wszystkim i życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy. Pozdrawiam. Cześć.